5. Kopulujące cykady. Lady Precious In leży twarzą w dół z wyciągniętą lewą nogą i prawą uniesioną. Wielki pan Ang stoi z tyłu, wpada do szkarłatnego serca i stosuje metodę 7 głębokich i 8 płytkich. Kiedy znajdą się w najwyższej błogości, wszelka stagnacja znika. 6. Pływający żółw. Lady Precious In leżała płasko na plecach, pozornie odpoczywając, jak żółw pływający po wodzie. Wielki mistrz Ang podnosi nogi, trzyma stopy blisko swoich uszu i przechodzi przez szkarłatną bramę. Jego ruchy powinny przypominać krótkie i częste ruchy głowy żółwia. Sprzyja to uwalnianiu niepożądanych gazów z pięciu narządów wewnętrznych. 7. Feniks w locie. Lady Precious In chwyta ją za stopy i odciąga je jak najdalej do tyłu. Wielki mistrz Ang mocno obejmuje jej biodra i całe ciało. Następnie naciska na jaspisową bramę i gdy tylko wejdzie do namiotu rozkoszy, porusza się w lewo i prawo, ale w rytmie 9 płytkich i 8 głębokich. Ta metoda, która przypomina zewnętrznemu obserwatorowi bijące skrzydła Feniksa, powinna poprawić szpik kostny. 8. Skaczące dziecko. Wielki Lord Ang leży plecami na kanapie, a najdroższa pani In siedzi okrakiem na jego nefrytowej łodydze. Następnie podskakuje beztrosko w górę i w dół, gdy on kontempluje cuda góry Wu. Ich dusze z pewnością będą unosić się wśród 9 chmur. 9. Stojący bambus. Lady Precious In i jej pan stoją przed kanapą. Stawia jedną stopę na krawędzi, gdy on powoli penetruje złotą dolinę. Porusza się w rytmie 9 płytkich i 1 głębokiego, aż rdzeń kwiatu otworzy się całkowicie i pokryje pachnącą rosą. Stojący bambus ugina się następnie na wietrze, a stosunek kończy się leżąc na kanapie. Ta pozycja eliminuje głód i pomaga przedłużyć życie. Już sama terminologia i przejrzystość opisów pozycji seksualnych jest ściśle związana z ideą, że stosunek płciowy jest walką o władzę. Rywalizacja Yin-Yang tworzy wspaniały świat ostatecznej harmonii, ale zazwyczaj powinna faworyzować męską jaźń i jej przyjemności. Zarówno taoizm, jak i buddyzm, które wpływają na jego życie, szukają wielu objawień i mądrości w naturze i innych formach życia, uznając konflikt w harmonii. Obie płcie mogły mieć równe prawa lub jedna mogła być lepsza od drugiej, ale Chińczycy byli świadomi pewnej rzeczywistości. Toczyła się odwieczna wojna płci. Cywilizacja chińska jako ostatnia została ogarnięta kapryśną ideą romantycznej miłości i nawet dzisiaj, pomimo oczywistej skłonności Chińczyków do nowoczesnych zwyczajów i stylu życia, różnice płciowe i zaangażowanie w opozycję tradycyjnych biegunów nadal pozostają niezachwiane. To nie przypadek, że seks jako bitwa była niemal tak samo charakterystyczna dla powieści i epickich narracji, jak wojny państw z Hou i bitwy z Tatarami i Mandżurami. W poniższym opisie można poczuć klimat takich walk. Fragment ten wybrano również dlatego, że przedstawia pierwszą bitwę seksualną Midnight po udanym przeszczepie penisa. Autor powieści w przekonujący sposób oddaje wojowniczego ducha, w jakim jego bohater wyrusza na pole bitwy ze swoim nowym, potężnym działem. Autor zwraca się bezpośrednio do czytelnika. Czy jest jakaś różnica, poza liczbą uczestników, pomiędzy bitwami armii a tymi, które toczą się w łóżku? W obu przypadkach pierwszym obowiązkiem dowódcy jest zbadanie terenu i ocena przeciwnika. W bitwach miłosnych mężczyznę interesują przede wszystkim wzgórza i doliny kobiety, a ona z kolei interesuje się rozmiarem i siłą ognia jego broni. Który z nich powinien awansować, a który wycofać się? Podobnie jak na wojnie, poznanie siebie jest nie mniej ważne niż poznanie wroga. Na nadchodzące bitwy naukowiec miał teraz sprzęt nie tylko o niespotykanych dotąd rozmiarach, ale także o rzadkiej mocy. Jak sobie z tym poradzi? Czy uda mu się nad tym zapanować? Czy odzyska dzikiego ducha swojego byłego właściciela, psa? Patrząc na leżące na łóżku ciało aromatu miłości i czytając w jej oczach przerażenie i podziw. Chińskie łóżko. Grawerowanie z epoki Ming. Naukowiec zdecydował, że aby zachować się wobec niej przyzwoicie, powinien zacząć podkładać jej poduszki pod pośladki. Używanie poduszki do trudnych bitew seksualnych zasługuje na bliższe przyjrzenie się.
Jeśli głowa kobiety pozostaje na poduszce, nie należy umieszczać kolejnej pod jej kością krzyżową, gdyż spowoduje to jej opadnięcie niczym wiszący most. Mężczyzna leżący na takim moście przybierze odwrotny kształt, co bardzo utrudni mu kontakt z kobietą ze wszystkich stron. Aby ją pocałować, musiałby pochylić szyję jak wielbłąd, a aby wejść do jaspisowej bramy, musiałby czołgać się do przodu na kolanach. Sztuka polega na zdjęciu poduszki z głowy, dzięki czemu ciała zginają się ku sobie niczym podwójna tęcza. Włosy kobiety będą pięknie rozłożone na prześcieradle, jej roześmiane oczy będą skierowane w górę, a jej usta będą ustawione wygodnie do pocałunku. Pośrodku tęczy jaspisowa brama wznosi się w górę i znajduje się w idealnej pozycji, aby przyjąć największą liczbę gości. Kiedy naukowiec wyjął poduszkę spod jej głowy, aromat miłości zdał sobie sprawę, że jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem. Kontynuował demonstrację swoich umiejętności, podnosząc jej nogi i opuszczając je na swoje ramiona. Następnie klęcząc, sprawdzał obiema rękami, czy ścieżka dla niego jest otwarta i całkowicie wilgotna. Na chwilę odwrócił wzrok od Złotej Doliny i podziwiał gładki, miodowo-różowy kolor swojej odnowionej jadeitowej łodygi. Nie było zauważalnych oznak przeszczepienia. Rzeczywiście, nawet przy najdokładniejszym zbadaniu kobieta nie byłaby w stanie odkryć, że ta piękna broń nie została mu dana przez naturę. Naukowiec z wielkim trudem wprowadził kapelusz grzybowy, a aromat miłości westchnął tylko raz. Przerwał na chwilę, wiedząc, że penetracja musi być głębsza. Jeśli jednak zbyt szybko popchniesz do przodu tym masywnym instrumentem, zacznie piszczeć i krzyczeć, wzbudzając oczywiście ciekawość sąsiadów, którzy mogą nawet pobiec na ratunek. Dlatego postanowił posuwać się stopniowo, w równym rytmie. Zachowywał się z pewną ostrożnością. Na każdym kroku jego jadeitowa łodyga była ściskana przez najciaśniejszy kołnierz. Kiedy jednak wydawało się, że słabnie, czubek mógł przesunąć się nieco bardziej do przodu. Po kilku minutach zdał sobie sprawę, że dotarł do wewnętrznych komnat Pałacu Przyjemności, a aromat miłości, zaskoczony jej niezrównaną elastycznością, zaczął się poruszać i przeprowadzić kontratak, jakby powróciła jej pewność siebie. To był znak, którego potrzebował naukowiec. Jego armata otworzyła salwę ognia w odpowiedzi na jej bezprecedensowo upartą obronę, penetrując nawet głębiej niż wewnętrzne komnaty. I skakał z boku na bok, wspinał się we wszystkie szczeliny, ścigając wroga we wszystkich zakamarkach. Jej zamiar odparcia jego pierwszego ataku został zastąpiony pospiesznym wycofaniem się do obrony. Wiła się, łkała i krztusiła się od wściekłości jego ognia. Jęknęła i krzyknęła. Moje najdroższe serce i wątrobę, co ze mną robisz? Zabijasz mnie. Wtedy jej krzyki się zmieniły. Zbliża się. Nadchodzący. Naukowiec udał, że nie wierzy w jej słowa. Tak szybko? Ale dopiero się rozgrzewam. Poza tym mam tylko mały kawałek mięsa. To jest ogromne. Największy jaki znam. Z ust aromatu miłości była to największa pochwała. A co z sąsiadami? To mnie powstrzymuje. Nie martw się o sąsiadów, zaczął błagać aromat miłości, z jednej strony tego domu jest pusty pokój, a z drugiej kuchnia, w której nikt nie śpi. Zachęcony jej słowami naukowiec postanowił nie oszczędzać swojego drogiego przeciwnika. Kanapa nagle zaczęła się trząść, jakby dom walił się w wyniku trzęsienia ziemi. Bitwa natychmiast zamieniła się w życie lub śmierć, ciała ścierały się wściekle, mężczyzna ryczał wściekle, kobieta piszczała z rozkosznego bólu i przyjemności. Wiła się i miała konwulsje, kopała i osłabiała, ale naukowiec rzucił się do przodu, nie zatrzymując się. Bitwę należało dokończyć i, podobnie jak na przyjęciu cesarza, nie wolno było robić przerw. I tak było, dopóki aromat miłości, nasiąkając kanapę strugami wilgoci, nie krzyknął. Najdroższe serce, teraz jesteś ze mną. Rozumiała jednak, że aby zaspokoić próżność naukowca, należało sprawić, by poczuł się tak, jakby wygrał bitwę. Jesteś najcudowniejszym kochankiem na świecie. Nawet gdybym był tuzinem kobiet, nie byłbym w stanie oprzeć się twojemu atakowi. Jeśli chcesz, żebym jutro był do czegokolwiek dobry, to natychmiast ze mną skończ. Podbój był tylko częścią przyjemności, a ponieważ sam był gotowy się poddać, chętnie przyjął jej ofertę.
Rozpoczął ostateczny i bardzo głęboki atak, aż w końcu nacisnęli się na siebie w uporczywym i ostatecznym przełamaniu chmur. Rozdział 6. Przedłużanie przyjemności. Fińscy mężczyźni, przynajmniej ci wyróżniający się wykształceniem i bogactwem, posiadali pomysłowy, a jednocześnie praktyczny umysł, uważali seks nie tylko za przyjemność, ale także za godny przedmiot studiów, naukę i sztukę w równym stopniu. Ideał równości płci był nie do pomyślenia. Kobieta została stworzona do określonych funkcji. Musiała rodzić dzieci, głównie synów, aby sprawiać przyjemność swojemu panu w sypialni, wykonywać jego polecenia. Miłość romantyczna była obca zarówno stylowi życia, jak i potrzebom emocjonalnym, a okazji społecznych dla niej było jeszcze mniej. Wszystko sprzyjało temu, że pan And uważał panią In za część swojego gospodarstwa domowego, z której mógł korzystać i cieszyć się nią według własnego uznania. Nacisk na korzyść i celowość nieuchronnie doprowadził do eksperymentów i rozszerzenia całej sfery przyjemności seksualnej. Żółty cesarz, postać mityczna i być może rzeczywista, był autorem wczesnego, uświęconego tradycją precedensu, utrwalonego w legendach i zapisach, być może w jego własnym ręku, dotyczącego osiągnięcia harmonii wszelkimi dostępnymi środkami. Świadczą o tym podręczniki i rękopisy, które ukazały się od dynastii Shou do dynastii Ming, a ponieważ harmonia w tak zorientowanym na mężczyzn społeczeństwie była integralnie związana z aktem seksualnym jako takim, na tym skupiono główną uwagę. Jak poszerzyć doznania, jak przedłużyć stosunek? Teoria Yin Yang zawsze przywiązywała do genitaliów quasi-religijne znaczenie, uważając je za jedną z podstawowych sił wielkiego kosmosu. Ziemia, kobieta i srom są wszystkie yin. Słońce, mężczyzna i penis to yang, a z chaosu, który poprzedził stworzenie, ruch w kierunku harmonii nastąpił poprzez połączenie tych przeciwieństw. Kierując się tą logiką, możemy założyć, że słońce i ziemia doprowadzają swój związek do końca za każdym razem, gdy mężczyzna i kobieta oddają się miłości. Przedłużanie i gloryfikowanie stosunku płciowego można zatem uznać za czynności rytualne o bardzo głębokim znaczeniu. Były trzy główne kierunki, które zwiększały znaczenie rytuału. Podążano za nimi z zapałem i kreatywnością. Po pierwsze, metodyczne podejście do pozycji podczas stosunku płciowego. Po drugie, instrumenty, środki pomocnicze i stymulatory. Po trzecie, gloryfikacja pierwotnych narządów płciowych. Poprzedni rozdział poświęcony był przepisom, ten poświęcony będzie używkom. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, warto wspomnieć o innych czynnikach istotnych dla ceremonii. W ciągu długiej historii swojego istnienia zwyczaje i uprzedzenia narzuciły złożony system wierzeń i rytuałów na wszystkie sfery życia. Życie seksualne zostało przez to dotknięte w takim samym stopniu, jak narodziny, śmierć i relacje rodzinne. W przypadku stosunku płciowego były dni szczęśliwe i pechowe, dobra i zła pogoda, sprzyjające i niesprzyjające kierunki, w których należy lub nie należy się położyć. Pojawienie się kobiet miało także pewne symbole i znaki. Najważniejsze były zasady ustanowione w konfucjańskiej księdze zapisy zasad postępowania, Liyi. Zasady te definiowały właściwe zachowanie, normy i przepisy, które miały zastosowanie we wszystkich aspektach życia publicznego i prywatnego, od relacji między członkami rodziny i obchodzenia świąt po takie regulacje, zgodnie z którymi żona miała prawo widzieć, jak konkubina opuszcza męża, do łóżka zaraz po zakończeniu aktu. Stosowanie używek na tle wszelkich wierzeń i uprzedzeń, rytuałów i zwyczajów w dużej mierze wyjaśnia sukces osiągnięty przy ich pomocy. Powszechnie przyjmuje się, że wiara jest jednym z najważniejszych składników każdej stymulacji seksualnej, a Chińczycy zawsze starali się wzmacniać tę istotną część. Używki przyjmowane doustnie przeznaczone były wyłącznie dla mężczyzn. Wierzono, że kobieta może w każdej chwili odegrać swoją rolę na polu bitwy, podczas gdy zdolność Ang do walki w dużej mierze zależała od stanu jego męskiej przewagi. Maści i pudry rozprowadzano bardziej równomiernie. Dla mężczyzn, w celu utrzymania erekcji i zmniejszenia wrażliwości penisa. Dla kobiet, w celu podniecenia nefrytowych braci.
Zwiększyło to wrażliwość kobiety, a tym samym zmniejszyło potrzebę angażowania się w miłość przez Ang, gdy nie mógł się doczekać ataku na komnaty przyjemności. Podstawą zarówno środków zewnętrznych, jak i wewnętrznych, były zwykle zioła. Najczęściej kompozycje zawierały żeńszeń, siarkę, cynamon, orzeszki piniowe, wodorosty, igły sosny i kruszony węgiel drzewny. Dodano do nich ekstrakt z wątroby różnych zwierząt, oczyszczony mocz człowieka lub zwierzęcia, wydzieliny narządów płciowych ludzi, oswojonych niedźwiedzi, kóz i byków, wydzieliny menstruacyjne, odchody niektórych ptaków i zwierząt, głównie drapieżników. Trzeci wspólny składnik łączył elementy podobne kształtem do narządów rozrodczych. Były rogi różnych zwierząt, roślin, grzybów i kaktusów w kształcie penisa, a także niektóre stworzenia morskie. Przed użyciem wszystko to zostało zmiażdżone i przesiane, jednak koncepcja stymulantów nie ograniczała się do skoncentrowanych stymulantów, obejmowała szereg specjalnych technik. W dziele Deng Xixiana, które ukazało się w epoce Ming, wiele mówi się o wzmacniającym działaniu wydzielin kobiety na mężczyznę, który je wchłania, a w Wielkim Medycynie Trzech Szczytów czytamy. Pierwszy i najwyższy poziom nazywany jest szczytem czerwonego lotosu, miodowym źródłem. Wypływa spod języka kobiety i ma kolor zielony. Mężczyzna musi to wessać razem ze śliną. To źródło wypływa bezpośrednio z karmazynowego stawu i będzie odżywiać wszystkie pięć narządów człowieka, jego esencję życiową i krążenie. Środkowy poziom nazywany jest krainą bliźniaczych szczytów, a jego lekarstwem jest zagraniczna brzoskwinia, stopiony śnieg lub krem koralowy. Wyróżnia się pomiędzy obiema piersiami, ma biały kolor i słodki smak. Mężczyzna powinien to zlizać, gdy tylko się pojawi. Wzmocni jego żołądek i pęcherzyk żółciowy, poprawi jego charakter. Zabierz ten lek kobiecie, jej cykl menstruacyjny poprawi się, a jeśli jest matką, która ma niski poziom mleka, również jej to pomoże. Dolny poziom trzech szczytów to szczyt fioletowego grzyba, zwany także jaskinią białego tygrysa i światłem księżyca. Dobroczynny płyn znajduje się w pawilonie kwiatowym, gdy brama jest zamknięta, i wypływa, gdy kobieta jest podniecona przez kopulację. Absorbując tę esencję życia, mężczyzna musi zaciekle atakować, ale wycofywać się powoli, wchłaniając ją w skórę męskiego punktu. Ci, którzy odżywiają się tymi lekami, doświadczą całkowitej przyjemności spokoju. Ich najbardziej wściekłe pragnienia zostaną spokojnie spełnione, siwe włosy staną się czarne, starzy ludzie znów nauczą się zabawy młodości. Wiara w toniki i stymulanty zawsze była uzupełniana tym sine qua non udanej konfrontacji, dobrego nastroju, a kierownictwo, zarówno dawne, jak i nowe, jednomyślnie podkreślało wagę tego. W starożytnym Sunu Ying w rozmowie pomiędzy Huangdim, żółtym cesarzem, a w przypadku czarownicy następujący dialog podkreśla potrzebę harmonijnego nastroju. Żółty cesarz. Występuje problem, gdy korzeń jaspisu uderzeniowego nie rośnie i nie twardnieje. Kiedy to się dzieje, moja twarz robi się czerwona i pocę się. Oddycham ciężko, mocno pożądam, wściekle naciskam na bramę, ale nie ma w niej śladów życia. Jak uniknąć tej niepokojącej sytuacji? Panna Wiedźma. Ten problem powoduje cierpienie wielu mężczyzn. Jeśli nie jest to wyczerpanie fizyczne, to mężczyzna wszedł do sypialni w złym humorze. W harmonijnym nastroju jaspisowa łodyga zawsze będzie twarda, ale w gorzkim i ponurym nastroju wygląda jak cierń przebijający ciało. Odpowiedni nastrój możesz osiągnąć, podążając za pięcioma naturalnymi skłonnościami mężczyzny i kierując się pięcioma reakcjami kobiety. Żółty cesarz. Jakich jest pięć naturalnych tendencji? Panna Wiedźma. Powinien być zrelaksowany i spokojny, będzie to dowód jego niesamowitej natury. Kiedy jest gotowy oddać swój męski instrument partnerce, jego nastrój powinien być szczodry. Jego ciało posiada puste przestrzenie, które można powiększyć i przy pomocy prawidłowego oddychania uzyskają one prawidłową objętość. Po czwarte, jego ciało jest zbudowane z łańcuchów i kół, od napletka po uszy, dlatego musi być nastawiony na całkowity spokój. Piąta z naturalnych skłonności wybacza jaspisowemu schankowi jego niezdolność do wysiłku, to jedyna wymówka, jego nazywa się lojalność.
Jeśli mężczyzna chce przejść na emeryturę, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby pozostał wierny temu szlachetnemu nastrojowi. Żółty cesarz. O jakich 5 reakcjach kobiety powinien pamiętać mężczyzna? Wiedźma panna. Po pierwsze. Jest przytłoczona uczuciami i jej twarz robi się różowa. To znak, że może się do niej zbliżyć. Po drugie, jej sutki stają się wyprostowane i twarde, a na nosie pojawia się pot. To znak, że zostanie wpuszczony do nefrytowej bramy. Po trzecie. Otwiera usta, oddycha szybciej, nozdrza rozszerzają się, ręce się trzęsą. To znak, żeby iść do przodu. Po czwarte. Jej złota pustka jest obficie nawilżona, to znak, że została porwana przez prąd. Po piąte. Strumień już rozprzestrzenia się po jej udach i wydaje się, że traci siły. Jest to znak, aby się zrelaksować i zatrzymać przed wznowieniem ataku. Żółty cesarz. Słyszałem, że oprócz 5 odpowiedzi powinieneś znać jeszcze 10 jawnych ruchów kobiety. Jakie są te ruchy? Panna wiedźma. To są te rażące ruchy. Po pierwsze. Jeśli ciągnie mężczyznę rękami, chce, aby ich ciała zlały się ze sobą, a narządy rozrodcze znajdowały się naprzeciw siebie. Po drugie, jeśli podniesie kolana z łóżka, chce, żeby dotknął i pogłaskał zewnętrzne części jej sronu. Po trzecie, kiedy wygina plecy, jest gotowa na pierwsze pchnięcie jaspisowej rękojeści. Po czwarte, gdy jej pośladki kurczą się coraz gwałtowniej, jest to chęć na większą prędkość. Po piąte, kiedy podnosi nogi do góry lub kopie je w powietrze, chce głębszej penetracji. Po szóste, kiedy porusza się gwałtownie w lewo i prawo, chce, aby penis poruszał się w przeciwnym kierunku. Po siódme, kiedy jej uda się zaciskają, jest to chwila spokoju przed wielkim huraganem. Po ósme, jeśli jej ciało wystrzeliwuje w górę tak gwałtownie, że odrzuca mężczyznę, jest to najwyższy moment końca. Po dziewiąte, kiedy jej ciało słabnie, jest to znak, że wszystkie jej narządy i członki uczestniczyły w zakończeniu. Po dziesiąte. Jeśli wyładowanie nadal płynie, jest to znak, że esencja życiowa została całkowicie uwolniona. Jeśli te ruchy zostaną zaobserwowane, mężczyzna może być pewien, że kobieta jest usatysfakcjonowana. Ale musisz także znać 9 pasji kobiety. Żółty cesarz. A jakie są te 9 pasji? Panna wiedźma. Po pierwsze. Jeśli kobieta ciężko oddycha i szybko połyka, jest to pasja wydobywająca się z płuc. Po drugie. Kiedy zsie język mężczyzny, jest to pasja płynąca z kości. Po trzecie. Kiedy krzyczy i szlocha, jest to pasja serca. Po czwarte. Kiedy chwyta dłonią jaspisową rękojeść i mocno ją ściska, jest to pasja śledziony. Po piąte. Kiedy nefrytowa brama przepływa wilgocią, jest to pasja nerek. Po szóste. Kiedy podnosi nogi, jest to pasja ścięgien. Po siódme. Jeśli pieści sutki mężczyzny, jest to namiętność ciała. Po ósme. Jeśli pieści instrument mężczyzny, jest to namiętność krwi. Po dziewiąte. Jeśli pieści swoje sutki lub narządy, jest to pasja mrocznego przodka. Przystojny młody mężczyzna. Rysunek z początku XX wieku. Ilustracja do powieści Sen w czerwonej komnacie. Deszcz, chmury opuściły szczyty jadeitowa góra i topi się mgła miłości. Już ona powoli zakłada sukienkę. Ubrania, spinki do włosów trochę uporządkowane. Ale w jej mikowych źrenicach żar namiętności wciąż płonie. Dong Hai, naukowiec z jej wieku, w XIX wieku chińskie uzależnienie od opium rozprzestrzeniło się wszędzie. Jako środek pobudzający działał bardziej na umysł niż na ciało, wywołując zmysłowe fantazje i jednocześnie hamując procesy fizjologiczne. Ponieważ tylko mężczyźni leżący na podłodze palili opium. Na tej samej macie z innymi mężczyznami wzrosła liczba przejawów homoseksualizmu. Później zasugerowano, że uzależnienia tak wielu mężczyzn można wytłumaczyć niewolniczym stanem, w jakim znajdowały się kobiety, wyobrażeniami o ich niższości i konfucjańskim duchem posłuszeństwa, który nie pozwalał im przejąć inicjatywy w kontrolowaniu uzależnień mężczyzn, ich mężowie. Panujący w społeczeństwie zwyczaj ukrywania kobiety nie pozwalał jej towarzyszyć mężczyźnie do przyjaciół, co również przyczyniło się do jego zaznajomienia się z opium.
Zamiłowanie do opium dotknęło wszystkie klasy społeczne, okradając handlarzy z każdego grosza, zmuszając biednych do sprzedawania swoich dzieci, a nawet żon, a klasy niższe skazując na śmierć w zapomnieniu. Wszelkie złudzenia co do pobudzających seksualnie właściwości opium zostają rozwiane w porównaniu z poniższym opisem XX wiecznego narkomana. Pierwsze oznaki zniszczenia pojawiają się wraz z katarem. Śluz wypływa z nosa i oczu. Bóle tnące skręcają wszystkie jego wnętrzności. Cały jego wygląd mówi o bezsenności i rozpaczy. Po paleniu zwykle zasypia, ale nie jest to sen regenerujący. Kiedy się obudzi, znów stanie się sobą, jeśli uda mu się zdobyć opium. Jeśli nie, zaczyna cierpieć, ból się nasila. Rozpoczyna się wyjątkowo bolesna, budząca strach biegunka, charakterystyczna dla palaczy, osoba traci siły i wolę, nie może się poruszać. W końcu te męki stają się nie do zniesienia, można je złagodzić jedynie zwiększając dawkę leków. Czasami ból trochę ustępuje, ale potem znowu osiąga tę rozdzierającą intensywność. J. Dolittle, 1867. Fińczycy w większym stopniu zwracali uwagę na same narządy płciowe, aby przedłużyć przyjemność. Uważano, że ich właściwości odzwierciedlają witalność i siłę danej osoby, jej charakter, siłę anglubyn, a nawet możliwą długość życia. Te oznaki stanu seksualnego były przedmiotem szczegółowej dyskusji i analizy. Ponieważ przekonania religijne i wiara we własne cechy fizyczne w ogromnym stopniu wpływają na skuteczność stosowania używek, nie będą one pomijane w tym rozdziale. Poniższe fragmenty pochodzą z rozmowy pomiędzy żółtym cesarzem a czarownicą, a studium na temat penisa i sromu, część 600 Ying, nosi wiecznie aktualny tytuł. O dużym i małym, długim i krótki. Żółty cesarz. Dlaczego największy klejnot mężczyzny występuje w tak wielu różnych rozmiarach i witalności? Dziewica czarownica. Różnorodność klejnotów jest częścią wielkiej różnorodności stworzenia. Jeśli głowy i ciała różnią się, dlaczego nie części tej odmiany? Niektórzy mężczyźni są wysocy, niektórzy niscy, niektórzy silni, niektórzy słabi. To samo jest z ich bronią bitewną. Niektóre są groźne i agresywne, inne małe i nieśmiałe, niektóre wyglądają groźnie, a inne są łagodne. Ale najważniejsze jest to, jak wyglądają w praktyce. Żółty cesarz. Czy różnica w wielkości i witalności wpływa na przyjemność otrzymywaną od mężczyzny podczas stosunku? Wittmaiden. Są to różnice czysto zewnętrzne. Prawdziwą przyjemnością jest wewnętrzna satysfakcja i osiągnięcie harmonii w końcu. Mężczyzna i kobieta przyczyniają się do tego poprzez wzajemną miłość i szacunek, podążają tą drogą poprzez wzajemne pragnienie i osiągają to poprzez wzajemną pasję. Żółty cesarz. Jakie są odmiany twarde i miękkie? Czarownica. Długi penis, jeśli nie całkowicie twardy, daje mniej satysfakcji niż krótki penis, ale jest twardy jak żelazo. Krótki, bardzo twardy penis, ale szorstki i masowy w swojej pracy, jest mniej zdolny do zaspokojenia niż ten, który jest używany bardziej fachowo i ostrożnie. Jak wszędzie, tutaj potrzebny jest złoty środek. Żółty cesarz. Czy to prawda, że przy zastosowaniu odpowiedniego leku można powiększyć i zmiękczyć małego penisa? A jakie są konsekwencje tak specjalnej diety? Wiedźma panna. Kiedy para jest harmonijna, a namiętności są równe, małe i niskie staną się większe, miękkie i słabe staną się silniejsze. Harmonia ducha i namiętności może wesprzeć mężczyznę w 100 aktach seksualnych ze 100 kobietami bez ryzyka i zagrożenia dla zdrowia. Pokarm dla męskiej energii pochodzi z esencji yin, która jest wchłaniana przez esencję yang. Kiedy mężczyźni i kobiety oddają się sobie nawzajem, wymieniając płyny swoich ciał i oddychając sobie nawzajem w usta, jest to jak spotkanie wody i ognia w tak równych warunkach, że nikt nikogo nie pokona. Mężczyzna i kobieta muszą się poruszać i łączyć w kopulacji, jak fale i prądy w morzach. Każde z nich ma swoją własną ścieżkę, ale zawsze pozostaje częścią wielkiego strumienia harmonii. W ten sposób przetrwają całą noc, ich cenne esencje pozostaną bezpieczne i stale odżywione, dolegliwości zostaną wyleczone, a długowieczność nadejdzie.
Jeśli tej harmonii nie uda się osiągnąć, to nawet leki otrzymane z pięciu minerałów, stosowanie środków zwiększających pasję czy rośliny jaspis ognia, nic nie pomogą. A kiedy esencje witalne zostaną zużyte lub wyschną z powodu nadmiernego użycia lub zaniedbania, nikt nie będzie w stanie ich ożywić. Ciekawość lub niewyczerpane pragnienie wiedzy żółtego cesarza zamienia się następnie w to, co nazywa stanem dojrzałości penisa. Około 5000 lat temu troski ludzi najwyraźniej niewiele różniły się od dzisiejszych. Odpowiedzi dziewicy czarownicy zawierają następujące podziały stanu dojrzałości w kolejności rosnącej. 1. Słabe ruchy podnoszące narządu męskiego, który nie osiąga pełnej długości. 2. Penis jest powiększony, ale niezbyt twardy, oznacza to niepełne przebudzenie mocy yang. 3. Twardy, ale jeszcze nie gorący i nie pulsujący, znak, że siła yang potrzebuje ekstremalnej stymulacji duszy. 4. Gdy jest gorąco i ciężko, a tama powstrzymująca esencję witalną stoi mocno. Jeśli penis osiągnął ten stan, oznacza to, że wszystkie cztery stany dojrzałości zostały zakończone. Jednak żółtego cesarza nie mniej interesuje idealna kobieta, jej kondycja fizyczna i reakcje, pyta swojego mentora, dlaczego nefrytowa brama czasami jest przesunięta do przodu, a czasem dokładnie na środek. A jaka jest najlepsza pozycja do stosunku? Panna wiedźma. Przydatność i wrażliwość sromu zależy nie tylko od jego lokalizacji. Niezależnie od tego, czy jest wysoki, niski czy środkowy, wszystko to w równym stopniu przyczyni się do przyjemności pól kwitnących. Są jednak różnice i o nich wspomnę. Do współżycia zimą bardziej nadaje się kobieta z wysoką pochwą przesuniętą do przodu. Mężczyzna może już od razu znaleźć się nad nią i zakryć plecy haftowanym kocem. Może cieszyć się nim bez wysiadania, według własnego uznania, a ponieważ ona będzie ogrzana jego ciepłem, nie będzie niezadowolona. Latem preferowana jest kobieta z nisko położoną pochwą. Ona może usiąść na chłodnej marmurowej płycie w cieniu bambusa, leżąc na boku, a mężczyzna może usiąść za nią. Jej pochwa jest w idealnej pozycji do tego typu pozycji, do pozycji zwanej budowanie ognia za górą. Kobieta na wszystkie cztery pory roku to ta, której pochwa znajduje się po środku. Po dokładnym przestudiowaniu pozycji będzie dobrze zakochana wiosną, latem, jesienią i zimą. Używanie używek było ulubionym motywem autorów wczesnych, a nawet późniejszych powieści chińskich. Zwrócenie się do nich pozwoliło spełnić wszystkie pragnienia i spełnić wszelkie nadzieje. W powieści Yin, Ping, Mei niestrudzony bohater Xi Menkuing, zawsze gotowy do udowodnienia swojego niesamowitego męstwa, spotyka tybetańskiego mnicha. Jego zainteresowanie tą barwną osobowością szybko zamienia się w szansę na poszerzenie i tak już obszernej wiedzy medycznej. Przechodząc przez świątynię, Xi Menkuing zatrzymał się w jej części zwanej salą kontemplacji. Pod ścianą stało kilka kanap, a na jednej z nich leżał mnich o bardzo niezwykłym wyglądzie. Miał głowę groźnego lamparta, wyraz wyczerpania na twarzy i głęboko osadzone oczy wpatrujące się ślepo w przestrzeń. Jego sukienka była beżowo-różowa, a kapelusz miał grzebień przypominający kurzego kurczaka. Długa broda zwisała mu z brody. Ten człowiek to Bóg Luohan, zdecydował Xi Men. To jest sam jednooki smok. Przyciągał go ten mnich jak magnes. Kiedy przyjrzał się uważnie, ze zdziwieniem zobaczył dwie długie krople smarków, przypominające parę zielonkawych patyków, zwisające z jego nozdrzy. Ta niedbałość o jego wygląd tylko utwierdziła Xi Menkuing w przekonaniu, że jest to mnich o niezwykłej energii. Zawołał podekscytowany. O święty człowieku, skąd jesteś? Jak to się stało, że trafiłeś do tej konkretnej świątyni? Pytanie zostało zadane trzy razy, zanim uzyskano odpowiedź. Mnich usiadł prosto, wytarł nos szerokim rękawem i powiedział. Po co zadawać takie bezsensowne pytanie? Czy ma znaczenie skąd pochodzę? Czy nie będę tą samą osobą, niezależnie od tego, skąd pochodzę? Spojrzał na Xi Menkuing przenikliwym spojrzeniem i wydawało się, że trochę odtajał. Czy moje imię i nazwisko zmienia się podczas podróży? Czy to się zmieni, jeśli zostanę tam, gdzie jestem?
ale skoro zapytałeś, skąd pochodzę, pozwól, że powiem ci, że pochodzę z Tybetu, z najbardziej odległej części lasów sosnowych, które porastają niższe zbocza najwyższych gór. Mój klasztor nazywa się Wieczny Dwór Zimnych Szczytów. Ale co cię sprowadziło do mojej pokornej ziemi, najświętszy? Wszedłem do świata zwykłych ludzi, aby dać im specjalne lekarstwa i mikstury z zimnych szczytów. Drogi młody urzędniku, czy jesteś na coś chory? Zawsze potrzebuję specjalnych leków tonizujących, przyznała Ximen Kuing. Czy masz coś, co przywróci codzienny dopływ mojej esencji witalnej? Tak, jest, odpowiedział mnich. Ta prośba pojawia się dość często. Gdybyś był tak miły i zjadł ze mną obiad w moim skromnym mieszkaniu, moglibyśmy wrócić do tej sprawy. To dla mnie zaszczyt jeść przy twoim stole. No cóż, chodźmy, powiedział Ximen, ukrywając zniecierpliwienie. Mnich z Tybetu podniósł swoją żelazną laskę i zarzucił przez ramię skórzaną torbę z torbami, słoikami i dyniowymi butelkami z lekarstwami. Gdy opuścili salę kontemplacji, Ximen Kuing zaprosił świętego człowieka, aby wsiadł na konia, ale mnich odmówił, twierdząc, że nie widzi powodu, aby zamieniać własne nogi na zwierzęce. Następnie Ximen nakazał słudze towarzyszyć mnichowi, a on sam skierował konia w stronę głównej drogi. Kiedy wrócił do domu, ze zdziwieniem stwierdził, że mnich i sługa byli już w pobliżu domu. Czcigodny święty, naprawdę musisz być Bogiem, skoro potrafisz podróżować tak szybko, zawołał Ximen. Chodźmy jednak do górnej sali. Gdy tylko weszli do biblioteki, służba zdjęła wierzchnie ubranie, a Ximen zażądał czapki uczonego. Długobrody mnich rozglądał się surowo po sali, jakby nigdy nie widział takiego miejsca. Ximen z szacunkiem milczał. Ściany obwieszono zwojami obrazów, ich bambusowe uchwyty ozdobiono jaspisem i karneolem, a zasłonę przy wejściu wykonano z tak cudownej przędzy, że materiał ten nazywano jedwabem anten krewetkowych. Dywany na podłodze ozdobiono wizerunkami lwów i feniksów, a krzesła o wykwintnych kształtach wyrzeźbiono z hebanu rosnącego na południu. Pod tablicami pamiątkowymi znajdował się marmurowy blat. Pijesz wino, kochanie? Zapytał w końcu Ximen Kuing. Piję wino i jem mięso, powiedział mnich, jakby przyznając, że jego samozaparcie nie dotyczyło jedzenia. Ximen Kuing powiedziała służącej, że nie należy podawać jedzenia wegetariańskiego, lecz zwykłe jedzenie. Było to święto narodzin Wielkiego Li i przez cały dzień w kuchni przygotowywano wykwintne dania. Wkrótce sługa wrócił i przyniósł jedzenie panu i jego gościowi z zimnych wzgórz Tybetu. Spróbujmy, powiedział uprzejmie Ximen Kuing. Przez godzinę budzący grozę mnich nasycał się, nie wypowiadając ani słowa. Zaczął od czterech dań z dodatkiem wina. Duszonych udów rybnych, pikantnej kaczki z sosem winnym, kurczaka ze skórką na jajach żółwich i dorady jangsu. Następnie podano cztery dania do ryżu. Flaki jagnięce faszerowane kruszonymi orzechami włoskimi i proszkiem z koziego rogu, lekko smażony wąż z anchui, dobrze smażone mięso wołu z cebulą, węgorze długo gotowane w morzu kosmiczne smaki. Następnie nadal rozkoszował się trzema pikantnymi zupami. Smokiem bawiącym się dwiema piłkami, łzami księżniczki z Hangin i manifestacją Ang Najwyższego Boga. Niemal po każdym łyku służący napełniał mnichowi kubek w kształcie liścia lotosu, otwierając jedną butelkę wina za drugą, zapieczętowaną czerwoną glinką. Zanim mnich usiadł z powrotem na krześle, otwarto 30 butelek. To haniebne upić się i najeść się dosyta przed świętym ślubem, wymamrotał mnich bez większej pewności. Zabierzcie wszystko, powiedział Ximen Kuing do służby. Gdy tylko zostali sami, obudził śpiącego gościa i zapytał. Opowiedz mi, Ojcze Święty, o leku, który będzie stale odnawiał esencję witalną. Prośba ożywiła mnicha, wyprostował się i sięgnął po swoje skórzane torby. Te pigułki zostały wyprodukowane przez starożytnych cesarzy i rozdane przez wróżkową boginię, wyjaśnił cicho. My, święci ludzie, obiecaliśmy dawać je tylko tym, których uważamy za godnych takiej władzy. Ponieważ mój chwalebny mistrz był tak hojny, a jego kuchnia tak wspaniała, z pewnością jest godny takiej mocy. Przewrócił jedną z butelek z lekarstwami z tykwy i rozsypał 100 tabletek na stół. Za każdym razem bierz nie więcej niż jednego, w przeciwnym razie nie ręczę za ich smoczą moc.
Mnich odliczył 100 tabletek, każda wielkości wiśni, po czym wyjął małe pudełko czerwonej maści. Jeśli poczujesz się słabo i zawroty głowy, pocieraj wewnętrzną stronę ud. Po 100 ruchach rozcierających osłabienie zniknie. Simen Kuing była zachwycona tą informacją i stosem tabletek, które obiecywały jeszcze większe zwycięstwa w walkach w sypialni. Czy można się dowiedzieć, jak te leki na mnie zadziałają, święty człowieku? Zapytał pokornie. Dość pijacka mowa mnicha natychmiast stała się wyraźniejsza i zaśpiewał przyjemnym głosem. Moje pigułki to złote jądra, a kolor tabletek jest jak puch kaczątka. Receptura została doskonale zachowana przez wieki, ale wytwarzanie pigułek jest pracochłonnym procesem. Cesarze znali sekret sukcesu, stworzyliśmy ten przepis z boginią wróżek. Nie będę kłamać, nie smakuje lepiej niż brud, ale wartość jest wyższa niż kamienie i złoto. Za te pigułki najszlachetniejsi książęta oddaliby wszystko, w co byli bogaci. Rozstaniesz się ze swoim najlepszym futrem za te pigułki, które są pociechą dla śmiertelników. A noc zamieni się w wiosenny świt, jak tylko weźmiesz pigułkę, wpadniesz do komór, zamiatanie i niszczenie wszystkich obiektów na drodze, będziesz godna najlepszych kochanków. Niech 200 piękności czeka tam w pożądaniu, dasz im wszystkim przyjemność miłości. Staniesz się mądrzejszy i głębszy w osądach, zarówno pęcherzyk żółciowy, jak i jądra zostaną wzmocnione, zdrowie wróci do zmęczonych kończyn. Dzięki mojej pigułce starzy ludzie stają się młodsi. Staniesz się namiętnym i silnym kochankiem, z jadeitową łodygą, potężną i obfitą. Jeśli mi nie wierzysz, daj kotu tę pigułkę. Widzę, że jest już stary i nie łapie już myszy. Będzie gonił koty kulą i tylko grób go uspokoi. Umrze, biedak, zapomniawszy się wysrać. Przypomnij sobie to doświadczenie, spróbuj je rozstrzygnąć. Problemy jelitowe są tym samym, co namiętności. Zimny wiatr czeka na ciebie, a latem upały i inne nieszczęścia. Musisz być świeży jak zielona kiełka. I po okrutnej i słodkiej bitwie tylko woda i modlitwa cię wzmocnią, z moją pigułką nawet w mrocznych czasach wszystko będzie lśnić magicznym blaskiem. Zdradzę tajemnicę rozkoszy i błogości i będziesz cieszyć się posiadaniem miłości. Z pigułką osiągniesz doskonałość, poznasz wyżyny i tajemnice błogości. 31. Bardzo swobodna adaptacja recytatywu mnicha. Tłumaczenie komentarza możliwie najbliższe oryginałowi można znaleźć w artykule. Kwiaty Yin, Ping, Mei lub śliwka w złotym wazonie. Irkuck, 1994, T, 3, S, 2. 124-125. Ximen Kuing był urzeczony śpiewem, ale gdy tylko głęboki głos ucichł, praktyczna strona jego natury kazała mu powiedzieć. Mój drogi święty, lekarstwa nie zawsze wystarczą. Kiedy powrócisz na wieczny dwór zimnych wzgórz, w jaki sposób pokorny i wierny wyznawca twojej wielkości może przywrócić przepis? Zapisz mi swoją receptę, a zapłacę, o co poprosisz. Natychmiast nakazał swojemu słudze otworzyć pudełko z biżuterią i wręczyć mnichowi 20 monet z białego złota, srebrnych. Po co mi pieniądze? Wykrzyknął mnich, dając znak słudze, aby nie wykonywał poleceń pana. Wyrzekłem się światowego bogactwa i próżności. Raczej nie będę szczęśliwy, jeśli obciążycie mnie swoim białym złotem. Ale może mógłbyś przynajmniej wziąć kawałek materiału długi na całe 40 stóp? Zapytał Ximen Kuing. Mnich podziękował mu, ale ponownie odmówił. Unoszę się nad krajem jak chmura, po co mam się skaleczyć? Następnie mnich zapisał przepis, powtórzył ostrzeżenie o niebezpieczeństwach wynikających z zażycia zbyt dużej ilości leku i zanim Ximen zdążył mu właściwie podziękować, ta imponująca postać zarzuciła mu długą torbę na ramię i przeszła przez zewnętrzny korytarz. Piłem wino na górskiej ścieżce i jechała przez pole, słodka dziewczyna 15 lat, nie więcej. Zaproponowałem jej wino uwolnij konia słodka dziewczyna 15 lat, nie więcej. Urzekające gesty, moje oczy zawiodły, wspięła się na moje kolana. Słodka dziewczyna oddałam się swojej pasji. Och, tego ranka na górskiej ścieżce, gorączka wina, pocałunki aż do bólu, słodka dziewczyna 15 lat, nie więcej.
Libo, 701-761, bohater Lin, Ping, Mei nie tracił czasu na wykorzystanie swojego najnowszego nabytku, a sądząc po poniższym opisie, mnich nie przecenił jego skuteczności i siły oddziaływania na jaspisową rękojeść. Przedstawia także stosunek analny, co jest niezwykle rzadkie w chińskiej literaturze erotycznej. Ximen Kuing potrzebował dużego łyka wina z Hui Xing, aby popić żółtą pigułkę mnicha i nie chcąc marnować ani sekundy jej działania, natychmiast zdjął ubranie i zaczął porządkować zawartość swojej skórzanej sakiewki z narzędziami do uprawiania miłości. Pearl Moon, urocza kurtyzana z lokalu Golden Willows i Silver Waters, usiadła na skraju łóżka i przyglądała się z zainteresowaniem. Jaką ogromną pigułkę połknąłeś, przygotowujesz się na jakąś perwersję? Zapytała. Wziąłem jeden ze smoczych środków naszych wielkich przodków, cesarzy, odpowiedział. Teraz pozwól mi przygotować się do bitwy. Jego penis był jeszcze w spoczynku, ale udało mu się przymocować do niego jedwabną saszetkę. Następnie nałożył pierścień siarkowy na podstawę głowy żółwia, wziął trochę czerwonej maści, którą dał mu mnich, i wmasował ją w najmniejsze skaleczenie. Ku jego zdumieniu i oczywiście, zdumieniu Pearl Moon, miękkie ciało natychmiast podniosło się jak dziki smok. Członek zmienił kolor z miodowo-różowego na fioletowo-czerwony, przypominający kolor świńskiej wątroby, i zadrżał, jakby rażony straszliwym gniewem. Dlaczego jeszcze się nie rozebrałeś? Ximen pośpieszył. Przestraszona zarówno jego głosem, jak i wściekłym smokiem, młoda kobieta pośpieszyła, aby zdjąć ubranie i położyć się na łóżku. Ximen Kuing spieszył się, aby wypróbować lekarstwo mnicha i nie tracąc czasu na miłosne igraszki, podłożył jej dwie poduszki pod pośladki i uklęknął między jej nogami. Jednak głowa żółwia była tak powiększona, że musiał poprosić o pomoc. Podczas gdy on utrzymywał otwarte bramy Złotej Doliny, ona złapała złego smoka i stopniowo była w stanie go wprowadzić. Zabijasz mnie, szepnęła. Jestem kompletnie pijany po tym winie. Ximen Kuing również był pijany winem. Kiedy pojawiła się wydzielina, był w stanie wykonywać ruchy krótkie i długie, a także te znane jako 7 płytkich i 2 głębokie. Jednakże gorączka zachwytu przewyższyła wszystko, co znał wcześniej. Uznał, że to efekt pigułek mnicha. Jestem całkowicie szczęśliwy i zamierzam zaatakować cię od tyłu, zawołał. Wyciągnął broń i brutalnie ją przewrócił. Następnie kazał jej oprzeć czoło na poduszce i chwycił ją za wzgórki pośladków. Tym razem penetracja była jeszcze trudniejsza niż poprzednio i towarzyszyły jej odgłosy tarcia i rozdzierania. Wystarczająco, zawołał perłowy księżyc. Nie jestem na tyle pijany, żeby to znieść. Ximen Kuing wbił ją jeszcze głębiej, gdy jęczała i walczyła. Ale po pigułkach mnicha również napełnił się wielką życzliwością i zapytał. Uważasz, że powinniśmy wrócić do normalności? Jeśli po prostu to zrobisz, błagała Pearl Moon, potrzymam nad nami latarnię, abyś mógł patrzeć. Oczywiście masz takiego wanba, żółwia, któremu warto się przyjrzeć. Ximen poczuła wdzięczność zarówno za ofertę, jak i komplement, więc pozwoliła jej się odwrócić i podała jej latarnię. Podniosła go jedną ręką, a kiedy Ximen uniósł swoje złote lilie nad jego ramiona, drugą ręką pomogła mu wrócić do kwiatowego rdzenia. Znów usłyszał wyraźne odgłosy ich kochania się i kazał jej trzymać latarnię, żeby mógł się upewnić, że w jaspisowym namiocie wszystko jest w porządku. Kiedy się o tym przekonał, przyjął pozę zwaną rozbrykanym feniksem i bez przerwy zadał 200 ciosów. Podziwiając działanie pigułek mnicha, wykrzyknął. Jutro moja służąca da ci 20 jardów najlepszego jedwabiu i narzutę, którą moja żona własnoręcznie wyhaftowała. Rozdział 7. Mroczna strona miłości. Struktura każdej cywilizacji determinuje jej nieodłączne praktyki seksualne. W Chinach trzema najbardziej oczywistymi źródłami wpływu była niższość społeczna kobiet, racjonalna pomysłowość mężczyzn i pozbawione poczucia winy elementy pogańskich wierzeń taoistów. Poglądy na temat normalnych zachowań seksualnych różnią się w zależności od epoki, społeczeństwa, a wszelkie badania, które definiują jedno podejście jako prawidłowe, a inne jako perwersję, opierają się po prostu na kryteriach związanych z miejscem i czasem.
Przykładowo wśród Europejczyków panował powszechny pogląd, że chiński zwyczaj wiązania nóg jest przejawem okrucieństwa, dla Chińczyków bezradność kobiety była przyjemna i budziła towarzyszące jej poczucie wyższości, natomiast Chinka demonstrowała masochistyczną akceptację tej niedogodności i upokorzenie. Chińczycy z kolei nie mogli zrozumieć chrześcijańskiej dezaprobaty dla spraw pozamałżeńskich, masturbacji i uznawania najsmaczniejszych przyjemności za grzeszne. Nie rozumieli też, dlaczego muzułmanie przerażają przelanie dziewiczej krwi lub używają specjalnych ogierów do defloracji dziewic. Średniowieczni Arabowie wyraźnie mieli niechęć do tej czynności. Chińczycy traktowali obrzezanie ze strachem, byli zakłopotani łechtaczką, a całowanie i przypadkowe pieszczoty, które nie prowadziły do naturalnego i szalonego orgazmu, uważali za obrazę zasady yin i yang. Młoda kobieta. Rysunek z początku XIX wieku. Ilustracja do powieści Sen w czerwonej komnacie. Zarówno w społeczeństwach starożytnych, jak i współczesnych natura tego, co uważa się za dopuszczalne, a tego, co należy potępić, określana jest przez koncepcję grzechu i winy. Istnienie takich tabu często skłania mężczyzn i kobiety do poszukiwania przyjemności tylko dlatego, że są one zakazane. Chińczycy nie mieli przekonujących powodów religijnych ani etycznych, aby potępiać homoseksualizm, masturbację, grę na flecie, fellatio, transwestytyzm, lesbijstwo, poligamię, masofizm lub podglądactwo. Ponieważ większość tych metod uzyskiwania satysfakcji, jeśli były one praktykowane za zgodą wszystkich uczestników, była kwestią osobistych preferencji, nie było powodu uważać ich za zbrodnie przeciwko społeczeństwu. W przypadku sadyzmu, perwersji, która może prowadzić do niezwykle destrukcyjnych i bolesnych konsekwencji, istnieje bardzo niewiele pisemnych przypadków sugerujących, że Chińczycy uciekali się do niego w celu podniecenia seksualnego. A już na pewno nie w czterech ścianach sypialni. Bicie i chłosta były powszechnymi karami za wiele przestępstw i drobne odstępstwa od kodeksu postępowania. Publiczne tortury były powszechnym widowiskiem, ale satysfakcja, jaką otrzymywał kat lub widzowie, nigdy nie miała jawnie seksualnego charakteru. Bardziej słuszne byłoby zdefiniowanie chińskich perwersji seksualnych jako społecznie akceptowalnych odchyleń i traktowanie ich z tolerancją i dobrym humorem, nie mówiąc już o towarzyszących im zwykle grach umysłowych. Jak wspomniano powyżej, przypadkowe pocałunki były postrzegane jako daremna rywalizacja seksualna. Kiedy Europejczycy zaczęli osiedlać się w Szanghaju i innych miastach, można było zobaczyć mężów i żony witających się pocałunkiem lub uściskiem. Chińczycy, którzy byli świadkami tych czułości, spodziewali się, że Europejczyk natychmiast wyciągnie swoją jaspisową rękojeść i rzuci się do bitwy. Jeszcze bardziej zawstydzające dla wszechobecnych Chińczyków były sceny, w których dwóch Francuzów witało się pocałunkami w policzki, to też wydawało się bezsensownymi przygotowaniami seksualnymi. To charakterystycznie nieromantyczne podejście do Chińczyków, a także postrzeganie przez niego kochanki raczej jako niewolnicy seksualnej niż partnerki, sprawiły, że nie przejmował się zbytnio przedkładaniem jej satysfakcji ponad własną i nie przejmował się zbytnio okazywaniem waleczności na zachodzie, styl. I tak wśród Chińczyków po wstępnym pocałunku w usta wkrótce pojawiło się żądanie, aby kobieta grała na flecie. Odpowiednią sztukę uważano za nie niższą niż sztukę muzyka. Od doświadczonej mistrzyni oczekiwano posiadania szerokiego i różnorodnego repertuaru pieśni, śpiewanych cicho lub mocno, tremolo lub na basie, w zależności od nastroju mistrza. Tego rodzaju aktywność była codziennością w najbardziej intymnych związkach, choć być może kochanki nie sięgały tak daleko, jak zawsze pożądany złoty lotos z powieści Wang Xifeng, Ping Mei, Xviv. Dwutygodniowa rozłąka z mężem Xi Mengkuing tak bardzo rozpaliła jej pragnienie, że rano nie pozwoliła mu opuścić łóżka. Jego kutas przez całą noc wchodził i wychodził z Jasper Pavilion, a kiedy powiedział, że musi dać jej odpocząć, nie chciała słyszeć o rozstaniu. Twoje ciało jest takie ciepłe, ale na zewnątrz jest tak zimno, zaprotestowała. Nie chcę, żebyś się przeziębił. Dlaczego nie włożysz mi tego jeszcze raz do ust? Xi Mengkuing pochlebiło i wzruszyło jej zamyślenie. Jestem pewien, że żadna inna kobieta nie zaopiekowałaby się mną tak bardzo, powiedział.
Golden Lotus otworzyła usta nieco szerzej, a on skierował tam swojego penisa. Przełknęła szybko, nie pozwalając, aby kropla spłynęła jej na twarz. Skończywszy zapytał. Jak smakowało? Trochę słony, odpowiedział Złoty Lotos. Czy masz aromatyczne liście herbaty do zwalczania zapachu 32, herbatę w postaci mieszanki liści z substancjami aromatycznymi lub ciastek sporządzonych z tej mieszanki stosowano w Chinach w celu usunięcia cuchnącego oddechu lub wyeliminowania nieprzyjemnego smaku? Herbata w torebce, w kieszeni na rękawie marynarki. Pomóż sobie. Golden Lotus sięgnęła po białą kurtkę rzuconą na słupek łóżka, znalazła torbę i wsypała jej liście do ust. Harem nieuchronnie kojarzony był z miłością między kobietami. Czasem, gdy razem mieszkały setki kobiet, metody wzajemnego zadowolenia były przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, często za błogosławieństwem wyrozumiałego pana, który pogodził się ze swoimi ograniczeniami, zwłaszcza jeśli był starszy. Oprócz wzajemnej masturbacji i miłosnych uścisków kobiety korzystały z zestawu różnych urządzeń. Za najlepsze uważano sztuczne penisy wykonane z polerowanej kości słoniowej lub lakierowanego drewna, które miały falistą powierzchnię. Obraz z epoki Ming przedstawiający scenę miłosną przedstawia dziewczynę ze sztucznym penisem przyczepionym do uda za pomocą pasków. Takie ustawienie nie pokrywa się z anatomią mężczyzny, ale wymaga mniej wysiłku w pracy z nim. Dalsze udoskonalanie tego instrumentu świadczy o pomysłowości Chińczyków. Dwuramienny sztuczny penis o długości 12 cali 33, nieco ponad 30 cm z dwiema pętlami jedwabnego sznurka przymocowanymi pośrodku pozwalał fanom Safiki 34, Safona, czyli Safona, grecka poetka drugiej połowy Ksips w jej wiek. Nemi. Większość życia spędziła na wyspie. Lesbos, założyciel szkoły muzyczno-poetyckiej. Jej imię wiąże się z powstawaniem safickiej, czyli lesbijskiej, miłości, komunikacji seksualnej pomiędzy kobietami. Miłość do otrzymywania przyjemności w tym samym czasie. Rozbieranie kobiet. Drzeworyt z epoki Ming Lenbus Huan, życie sławnych kobiet. Przyjmując pozycję, w której ich nefrytowe bramy były zwrócone ku sobie, na zmianę pociągały pętle koronki, upewniając się, że każdy ruch sprawiał przyjemność obojgu. Po pojawieniu się wysokiej jakości gumy nastąpiły dalsze ulepszenia, dodano moszynę wypełnioną ciepłym mlekiem. Naciśnięcie go symulowało chwilę męskiej ekstazy. Gdyby ktoś miał wskazać jedyny obszar tożsamości seksualnej, w którym Chińczycy przodują najbardziej, byłoby to niewątpliwie korzystanie z pomocy i urządzeń seksualnych. W miarę rozwoju ich wyrafinowanego społeczeństwa, gdy lubieżna naiwność ustąpiła miejsca pomysłowości intelektualisty, pojawił się ktoś, kogo można było nazwać skrupulatnym kochankiem. W torbie wraz z kosmetykami i jedwabiami przeznaczonymi na prezent dla swojej kobiety niósł traktaty miłosne. W kieszeniach oprócz rzeczy osobistych trzymał także torbę z urządzeniami do uprawiania seksu. Należą do nich proszek do przyjemności na łóżku i inne używki, ponadto maści stymulujące do natłuszczania pętli jadeitowych braci, pierścienie siarkowe, srebrne obroże, zaciski, czepki oraz polerki jaspisowe, urządzenia do masażu łechtaczki, a także dość prymitywny zestaw środków antykoncepcyjnych. Osobom, które cierpiały na utratę erekcji po rozpoczęciu stosunku, zalecano stosowanie taśm ciasno zawiązanych wokół nasady prącia, aby zapobiec powrotowi nasienia. Opis takiej sceny, poważnie komicznego apelu pomiędzy zwierzęciem a racjonalizmem w człowieku, znajduje się w następującym fragmencie Yin, Ping, Mei. Rozkosz Lady Heart zaprosiła go do sypialni, gdzie był już nakryty stół do uczty. Znajdowało się na nim różnorodne dania z kurczaka, kaczki i mięsa, a także dania pikantne. Usiadł, rozpiął ubranie w oczekiwaniu na ucztę, a ona przyniosła mu kielich wina. Przez chwilę jedli i pili, nic nie mówiąc, ale pod koniec mocne wino stworzyło luźniejszy nastrój. Zsunęli krzesła i przytulili się, siedząc, po czym ona zarzuciła mu nogi na kolana, a on ich dotknął. Na ten sygnał swojej gotowości wstali i pomogli sobie nawzajem rozebrać się, po czym zaniósł ją do łóżka. Starannie przygotowała łóżko. Było na nim podwójne posłanie, żeby było im wygodnie się na nim przewracać. Narzutem posypano aromatycznym proszkiem o silnym zapachu.
Przedstawienie Unii Smoka i Tygrysa. Wiersz brzmi: młodzież o białej twarzy siedzi na białym tygrysie, dziewczyna w zielonej sukience jeździ na zielonym smoku. Gdy tylko ołów i cynober spotkają się w kotle, za chwilę połączą się w jedno. Drzeworyt rysunek z epoki Ming Xi Ming Gong Xi, zasady i sens życia seksualnego, naturalnego. Nad wezgłowiem wisiał obraz przedstawiający figlarne zielonego smoka i białego tygrysa. 35. Od początków naszej ery ta para zwierząt używana była w literaturze magicznej i alchemicznej jako symbol stosunków seksualnych pomiędzy mężczyzną i kobietą. Są to także zoomorficzne symbole wschodu i zachodu. Poprzez wskazówki do punktów kardynalnych utożsamiano je z boskimi małżonkami Xi Wan Mu i Dong Wan Bun. Do słupków łóżek przywiązane są dzwony. Lady He Artes Delict z przyjemnością zauważyła, że te luksusowe preparaty zostały szybko i należycie docenione, gdyż jeszcze zanim położył się obok niego, był już całkowicie pobudzony. Będę do ciebie za minutę, obiecał, po czym wyciągnął haftowaną jedwabną torbę. Ostrożnie je otwierając, położył na brzegu narzuty następujące przedmioty. Srebrną klamrę, czapkę wiecznego pożądania, siarkę, pierścień leczniczego pożądania, wstążki pożądania, jaspisowy pierścień na penisa, masowanie wywołujące pożądanie, dzwon miłości tatarskiej. No i jak ci się podobają moje urządzenia do cudzołóstwa? On zapytał. Prawie za nie mówiła i nie mogła nic powiedzieć, po prostu oparła się o poduszkę, przedstawiając obraz strachu i oczekiwania. Jej usta otworzyły się lekko, oddech przyspieszył. Ramiona mi osłabły, ale kolana już uniosły się w powietrze. Zabezpieczywszy srebrny zacisk na jaspisowej rękojeści, posmarował go masowaniem i ułożył się pomiędzy jej kolanami. Po ocenie sytuacji i poprzez krótkie naciśnięcie jadeitowej bramy, cofnął się i dodał siarkowy pierścień oraz żółto-niebieską wstążkę. Tak wzmocniony, z trudem wszedł do pawilonu przyjemności, natychmiast powodując, że krzyknęła z bólu i przyjemności, jakby ostrze wbijało się w nią coraz głębiej. Tradycyjny zwyczaj zatrzymywania ying, nasienia, metodą przerwanego stosunku płciowego miał w oczach Chińczyków, oprócz rzekomego efektu terapeutycznego i odmładzającego, jeszcze dwie inne zalety. Metoda ta pozwalała Chińczykom na przedłużenie stosunku, a gdy musiał rozłożyć swoje wysiłki pomiędzy kilka kochanek, ważne było, aby nie męczyć się ciągłym wytryskiem. Ta technika nie jest zaniedbywana przez współczesnych miłośników orientalności. Chińczycy i Japończycy nadal cieszą się wyjątkową reputacją dzięki wykwintnemu i długotrwałemu uprawianiu miłości. Praktyka przedłużonego stosunku, trwającego godzinę lub dwie, miała także aspekt społeczny, często zmuszając partnerów do robienia innych rzeczy podczas stosunku. Życie w Chinach zawsze było nastawione społecznie i można było zarówno dążyć do samotności, jak i oczekiwać jej przestrzegania jedynie w minimalnych dawkach. Obecność gości w sypialni nie spowodowała zamieszania, jakie wywołałaby w innych krajach. Dzięki temu zapracowany władca, urzędnik czy kupiec, mający zwyczaj spędzać godziny w towarzystwie swoich kochanek, mógł pilnie zajmować się sprawami. Zarówno w powieściach, jak i w aktach sądowych jest wiele przypadków, gdy mężczyzna nie odsunął się od kobiety, aby podpisać dokumenty, a dyskusjom o pilnych sprawach z zaproszonymi od czasu do czasu towarzyszyły ruchy ciała, aby upewnić się, że erekcja jeszcze się nie skończył. Cechą charakterystyczną rycin erotycznych z epoki Song, Yuan i Ming była obecność pokojówek głaszczących swoich panów lub oferujących poczęstunek w przerwie długiego stosunku. Popularne było także kochanie się na świeżym powietrzu, zwłaszcza w upalne lato, a w literaturze opisano nie tylko wiele zabawnych scen pod baldachimem drzew, ale także wesołe potyczki pomiędzy kopulującymi parami i przechodniami po drugiej stronie ogrodowego muru. Inne dźwięki w takich momentach mógłby wydawać dzwon birmański. Tę pustą srebrną kulkę wielkości jagody umieszczano w pochwie przed stosunkiem, a ze względu na dziwny wpływ ciepła i ruchu na małą kulkę wewnątrz dzwonka słychać było ciągłe brzęczenie. Inna wersja tego urządzenia zawierała krople rtęci i malutki młotek. Dwa takie dzwoneczki, owinięte w watę, często umieszczano pod wargami sromowymi większymi i radośnie dzwoniły, gdy kochankowie zaczynali się poruszać. Lesbijki również pokochały tę zabawkę.
Jego wprowadzenie wraz z innymi urządzeniami przy długotrwałym stosowaniu powodowało niekiedy deformację warg sromowych mniejszych i rozciąganie łechtaczki. Średniowieczne fińskie książki medyczne opisują dolegliwości typowe dla konkubin zaniedbywanych przez mężczyzn. Jest oznaczony terminem dumna łechtaczka, jest to jeden z objawów nimfomanii haremowej, weitonbsfi. Ta urocza tolerancja dla większości ludzkich słabości nie była jednak wszechobejmująca. Wśród nielicznych, których postrzegano z odrazą lub wrogością, byli tacy, którzy cieszyli się opinią osób obłudnych lub obłudnych. Do tej kategorii należeli mnisi i mniszki. Fińczycy nie byli religijni, przynajmniej w konwencjonalnym sensie, a mnisi buddyjscy budzili zarówno pogardę, jak i nieufność, zwłaszcza wśród nieprzejednanych konfucjanistów, którzy uważali ich za obcych z zachodu. 36. Buddyzm przedostał się do Chin z Indii, więc przez długi czas buddyzm mnichów uważano za zjawisko obce kulturze chińskiej, sprzeczne z wartościami konfucjanizmu. Kiedy liczba takich obcych, którzy domagali się przywilejów ze względu na przynależność do monastycyzmu, osiągnęła 500 000, co dało początek tak zjadliwym wierszom, jak Złośliwość mnichów i mniszek, Senny Nehai, autorstwa Tangbeina, 16 wiek. Plotka głosi, że mnisi prowadzą święte życie, ci ludzie są wyprostowani i solidni, jak kolumna lub kłoda. Golą brody i obcinają włosy, ich głowy świecą jak gołe tyłki, a jednak nic nie świeci tak jak ta broń, które co jakiś czas wyjmują z ubrań. Oczy mnichów są jak szczury pragnące wosku, ich ręce zgarniają wszystko, co jest im ofiarowane. Udają świętych, twierdzą, że są ponad przyjemnościami cielesnymi, opowiadają fałszywe bajki o świętym zębie Buddy. 37, jedna z głównych świątyń fińskiego buddyzmu. A oni sami oddają się pożądaniu przy każdej okazji, a ich święte szaty powiewają między nogami kobiet. Jeśli w takim momencie ich złapiecie, natychmiast oświadczają, że nie boją się ani nieba, ani piekła, jednak i dla nich przyjdzie dzień sądu. 38. Dosłowne tłumaczenie S. Blumhena. Poniższe tłumaczenie międzywierszowe, napisane przez L. Kabanowa na podstawie innej angielskiej wersji tego wiersza, wskazuje, że pomimo podobieństwa ogólnego znaczenia, szczegóły artystyczne różnych tłumaczeń mogą znacznie się różnić. Mimo wszystko piękna rozmowa o pobożności mnisi, w rzeczywistości to po prostu pożądliwe łajdaki. Ubrani w czarne szaty i z ogolonymi głowami. Bez wątpienia stanowią straszny widok. Ale są łysi zarówno u góry, jak i u dołu. Łysy guzek poniżej błyszczy nie mniej niż u góry. Obydwa są gładkie i lśniące, każdy mnich ma dwa łysiny, oczy im błyszczą, jak szczury na widok smalcu, wiją się jak pijawki żądne krwi, chcąc dostać się do dziury zwanej słodką dziewicą, aby odsłonić prawdziwy wygląd ząb Buddy. Czysta kraina zamieniła się w morze pożądania, klasztorne szaty splatają się z jedwabnymi spódnicami. Są szaleni. Plotkują o tym, jak trudno jest uciec od piekła, ale jednocześnie nie boją się króla Amy, rejestr. Władca podziemi, prowadzący rejestr wszystkich ludzkich grzechów. Przyp, pred. Patrz. R. Van Buyck. Życie seksualne w starożytnych Chinach. Petersburg, 2000, s. 25. 351. W społeczeństwie, w którym sprawiedliwość często była szybka i natychmiastowa, gdzie kodeks postępowania i inne władze jasno określały przyczyny i konsekwencje naruszeń norm, wymierzanie kar cielesnych było powszechną cechą życia. Bambus rósł w obfitości, jakby natura zamierzyła go używać do utrzymania porządku, a fatalistyczny charakter ludzi akceptował zarówno tę, jak i inne formy przemocy. Taki fatalizm opierał się na absolutnej władzy cesarza i jego urzędników, a także na wewnętrznym poczuciu nienaruszalności porządku bytu i szacunku dla starożytnych tradycji. Nie ulega wątpliwości, że w każdym uderzeniu ręki ojca, laski nauczyciela, miecza kata czy stopy żołnierza był obecny element sadyzmu, a powszechne stosowanie kar cielesnych nie budzi większych wątpliwości niż inne aspekty praktyki społecznej lub relacje rodzinne. Były tylko jednym z elementów ogromnej całości. Starożytny chiński aforyzm głosi: jeśli syn obraził ojca i wie o tym, jedyne, co może zrobić, to przynieść ojcu kije i przyjąć od niego karę.
Mówi się, że 2000 lat temu Boeugoszko płakał, gdy otrzymał chłostę od swojej starszej matki. Ponieważ był już prawie dorosły i nie płakał od wielu lat, matka zapytała go o przyczynę łez. Wtedy Boeu przyznał, że płakał nie z bólu, ale z tego, że uderzenia bambusowym kijem były tak słabe, zdał sobie sprawę, że jego matka słabnie ze starości. Ta i inne historie nie tylko wyrażały sentymentalne podejście do zemsty i uświęconą tradycją akceptację tego, co zasłużone i nieuniknione, ale były częścią koncepcji dopasowania kary do przestępstwa. Z tego powodu wyroki często wykonywano publicznie, a współczucie człowieka dla ofiary niekoniecznie zachwiało wiarą w system. Ta ostatnia obejmowała wiele skomplikowanych i okrutnych rodzajów tortur. Kodeks praw Daku Inglili został opracowany w czasach dynastii Song 960-1127-39, niedokładność. Wspomniany przez autorów kod Daku Inglili sięga epoki Qing, Xwie i Xixv. Jeśli chodzi o ciągłość norm prawnych średniowiecznych Chin, kodeks Song jest niemal dokładną kopią jeszcze wcześniejszego kodeksu z epoki Tang. Zobacz. Kychanowe i podstawy średniowiecznego prawa chińskiego. M. 1986 S. 13. 9. Liczba ciosów zadawanych w ramach kary nie uległa zmianie aż do XX wieku. Większość przestępstw podlegających karze chłosty stanowiła naruszenie zwyczajowych zachowań lub brak synowskiej pobożności, a nie przestępstwa o charakterze bardziej przestępczym. 60 uderzeń długimi kijami było karą za unikanie żałoby po zmarłym dziadku lub babci poprzez zatajanie faktu śmierci, za nieokazywanie żalu, za grę na instrumentach muzycznych lub za przedwczesne zakończenie żałoby. 80 ciosów groziło żonie lub konkubinie, która okazała nieposłuszeństwo mężowi, jeśli podał je do sądu. Podobną karę krótkimi i grubymi kijami wymierzano, jeśli oskarżony unikał wspominania niektórych świąt państwowych. Uważano, że kodeks praw miał regulować wszelkie przypadki łamania norm w życiu klanu, plemienia czy rodziny i w ten sposób ustanawiać harmonię i równowagę społeczną, a arystokracja miała służyć jako wzór dla klas niższych poprzez jego prawidłowe zachowanie. W tych warunkach, dodatkowo skomplikowanych długim istnieniem surowych tradycji, trudno jest określić charakter i stopień przejawów sadyzmu, który istnieje jako środek utrzymania dyscypliny lub kary. O ile sadyzm seksualny nie był powszechny wśród mężczyzn, to informacje o jego rozpowszechnieniu wśród kobiet nie są rzadkością, zwłaszcza tam, gdzie poligamiczna struktura gospodarstwa domowego wprowadzała napięcie i zazdrość do nieznośnego stopnia. Typową sytuację, która musiała być bardzo często powtarzana, opisano w Rysunkach Światła i Cienia, powieści z wczesnej dynastii Qing. Scena opisuje przyjemność, z jaką najstarsza żona torturuje jedną z konkubin swojego męża o imieniu Sweet Stream. Dwóm służącym nakazano przywiązać Sweet Brok do drewnianego słupka, po czym rozpoczęło się brutalne bicie. Trwało to przez większą część dnia, w tym czasie zarówno żona, jak i konkubina jadły dwukrotnie. Zamiłowanie żony do używania bambusowych kijów i skórzanych pasków ostatecznie doprowadziło ofiarę do bezsilności, po czym ogolono jej głowę, a żona przeżyła w tym momencie atak orgazmu. Podobnie działo się na dworze, gdzie nowi faworyci władców byli często torturowani przez odrzucone wcześniej żony i konkubiny. Zwykle bicie miało na celu genitalia, nieszczęsne ofiary bito na śmierć, wsypywano im do pochwy drażniące substancje, np., piasek, lub, co jeszcze brutalniejsze, wkładano do nich rozpalone do czerwoności metalowe pręty i tym podobne przedmioty. Często ofiarom obcinano piersi i sutki, dziewczynki zmuszano do kopulacji z kozami, baranami, a nawet osłami. Spektakl ten odbywał się przed szyderczym tłumem, przy czym najbardziej hałaśliwe były dziewczyny ofiary. Choć na dworach władców, członków izby panującej czy despotycznych namiestników dochodziło do najgorszych zniewag, to w domach skromniejszych rodzin nie oszczędzono scen przemocy. Nie doprowadziło to oczywiście do skrajności krwawych tortur i morderstw, ale następująca scena z powieści Yahan Bezhi, opowieści o niezwykłych rodzinach, z dynastii Ming daje obraz nieoczekiwanego wybuchu przemocy w domu.
Żona Dylena, Fragrant Flower, jest zazdrosna o jego ukochaną konkubinę, ale nie może skierować swojej wściekłości na tę kobietę, która jest pod opieką męża, i dlatego atakuje jej pokojówkę, Pure Crystal. Służąca miała nieszczęście rozlać olej na nowe buciki swojej pani. Och, ty niezdarny osiołku! Zapiszczał pachnący kwiat. Zobacz, co zrobiłeś z moimi najlepszymi butami. Clear Crystal pochylił się, żeby popatrzeć, i został uderzony jednym z butów w policzek. Popłynęła krew. Z szoku i bólu cofnęła się o krok, ale gospodyni podskoczyła do niej. Och, uciekasz ode mnie. Jestem dla ciebie nieprzyjemny, grożę ci. Krzyknęła. Wiosenny kwiat, wiosenny kwiat. Z zewnętrznego dziedzińca wyszła najstarsza z dwóch dziewcząt. Ten bezmózgi niewolnik mnie obraził, przynieś mi bicz. Wiedząc doskonale, że wściekłość jej pani może w równie nieprzewidywalny sposób obrócić się przeciwko niej, wiosenny kwiat posłuchał. Kiedy wróciła z biczem, kazano jej rozebrać płaczący czysty kryształ. Trzymaj ją za ręce, jeśli ucieknie, zajmiesz jej miejsce. Pachnący kwiat wrzasnął z wściekłości. Clear Crystal wydawała się zbyt przestraszona, by oprzeć się pragnieniu Spring Flower, by ją szybko rozebrać, ale kiedy została wciągnięta na wysoką otomanę, a bicz w rękach jej pani spadł, powodując ostry ból, na jej nagich plecach, pisnęła jak świnia na rzezi. Po czwartym lub piątym uderzeniu bata pachnący kwiat zrobił sobie przerwę i powiedział: mnie to boli bardziej niż ciebie. Zabrzmiało to tak złowieszczo, że dziewczyna krzyknęła głośniej niż zwykle. Może to wystarczy? Odważył się zapytać wiosenny kwiat. Bicz ponownie uderzył w plecy Clear Crystal, a pomieszczenie zaczęło krzyczeć jak w rzeźni. Ten krzyk obudził dziadka Wei w sąsiednim pokoju, a kiedy usiadł na łóżku, magic Coral krzyknęła do niego z sąsiedniego łóżka. Idź i uspokój swoją córkę, zanim obudzi dziecko. Dziadek Wei natychmiast nakazał żonie wstać od ciepłego kanu i przestać hałasować. Kiedy stara kobieta weszła do sąsiedniego pokoju, pachnący kwiat zadał już 30-40 ciosów swoim biczem. Twoja starsza siostra boi się, że obudzisz dziecko, powiedziała matka Wei. Nie mam nic przeciwko temu, żebyś bił tego osła, ale równie dobrze możesz pomyśleć o dziecku. To żądanie jeszcze bardziej rozwścieczyło Fragrant Flower. Pchnęła starszą matkę tak, że opadła na stojące nieopodal krzesło mandaryńskie 40. Dotyczy to krzesła w kształcie czapki urzędnika, Guanma Osfiei, z twardym oparciem, podłokietnikami, 4 lub 6, w zależności na kształcie siedziska, nóg. I zawisł nad nią. Nie będziesz mi mówił, jak mam traktować moich własnych niewolników? Nie będę tolerować, żeby ktoś przychodził do mojego pokoju i wtrącał się w moje sprawy. Przyszłam tylko po kubek zimnego ryżu, powiedziała nieśmiało staruszka, ale z jakiegoś powodu już go nie chcę. Kiedy Motherba wyszło, Fragrant Flower podbiegł do dziewczyny łkając na otomanie, przewrócił ją na plecy i podrapał po twarzy. Paznokcie były tak ostre, że pozostawiły długie, głębokie rany na obu policzkach, ale dziewczynie udało się prześliznąć za otomanę, skąd widać było jedynie podeszwy jej bosych stóp. To jednak wystarczyło Fragrant Flower. Złapała z paleniska bambusową fajkę paleniskową i zaczęła uderzać nią w odsłonięte stopy. Kiedy doprowadziła do wyczerpania raczej siebie niż swoją ofiarę, rzuciła się na łóżko, wysłała pokojówkę do swojego pokoju i zaczęła się układać, czekając na powrót Dylena. Poczuła, że się poci, ale to nie pot ją martwił, ale ta część duszy, z którą czekała na powrót błądzącego męża. Stare chińskie przysłowie. Trucizna czarnego skorpiona lub zielonego węża nie jest tak niebezpieczna jak trucizna w sercu kobiety. Ponieważ jednak mężczyznę bezwarunkowo uważano za mistrza, a normalne potrzeby jego żon i konkubin stwarzały znaczne zapotrzebowanie na jego energię i skłonność do innowacji seksualnych, zaburzenia, które doprowadziły go do sadyzmu, były minimalne. Przejawy sadyzmu wynikały bardziej z zamiłowania mężczyzny do nowości niż z wyrazu niepohamowanego okrucieństwa. W Yin, Ping, Mei znajduje się opis jednego z tych racjonalnych przypadków spokojnego sadyzmu. Po tylu dniach ciągłego kochania się nogi Ximena Kuinga stały się tak słabe, że zdał sobie sprawę, że albo musi odpocząć, albo zażyć eliksir długowieczności i zmysłowości.
Wybrał to drugie, ale potem przypomniał sobie, że do ziół należy dodawać ludzkie mleko. Pani Aseowisw była w swoim pokoju. Jej włosy ozdobione były kwiatami i wyglądała bardzo atrakcyjnie. Natychmiast zapytał, czy mogłaby odcedzić trochę mleka w celu rozcieńczenia leku. Chętnie się zgodziła i gdy płyn spłynął do proszku, kazała pokojówce przynieść herbatę i coś smaczniejszego. Kiedy dziewczyna wyszła, a nalana herbata zmyła resztki lekarstwa, Ximen Kuing zamknęła drzwi i położyła się na otomanie. Następnie rozpiął swoje białe jedwabne spodnie i wyjął swój korzeń jaspisu, przymocowany do srebrnego kołnierzyka. Chciał, żeby pani Aseowisw podnieciła go ustami, na co ona się zgodziła, a on przy tym zaczął smakować różne potrawy. Z pewnością dobrze operujesz ustami, powiedział. Kupię ci najlepszą haftowaną marynarkę, jaką znajdę. Będziesz go nosić 12 dnia pierwszego księżyca 41, 12 dzień pierwszego księżyca to dzień święta latarni, które kończy obchody chińskiego nowego roku. W nocy 13 odbyły się uroczystości masowe z elementami karnawału i maskarady. Zwłaszcza kobiety nosiły najlepsze ubrania i biżuterię. Po kilku chwilach obserwowania, jak używa ust, dodał. Czy pozwolisz mi spalić kadzidło namiętności na twoim ciele? Jak sobie życzysz, odpowiedziała kobieta. Jestem gotowy na wszystko. Usiadł, kazał jej zamknąć drzwi i z kieszeni na rękawie wyjął trzy małe piramidki kadzidła namiętności. Następnie zdjął jej spódnicę i bieliznę, uwolnił piersi i położył nagą kobietę na otomanie. Jedną kadzidełko umieścił tuż nad pępkiem, drugą pomiędzy piersiami, trzecią pomiędzy lśniącymi włosami wachlarza Jedwabiu 42, wachlarz Jedwabiu, Łono. Następnie podpalił wszystkie kawałki czubkiem płonącego kadzidła. Widok trzech maleńkich spiral dymu i działanie zażytego wcześniej narkotyku wystarczyły, aby jego męski punkt napiął się. Radość, że nie był tak wyczerpany, aby zrezygnować z przyjemności na dzień lub dwa, skłoniła go natychmiast do zanurzenia się w komnatach wewnętrznych. Po kilku minutach intensywnej pracy sięgnął po ręczne lusterko i umieścił je pod polem bitwy, aby lepiej widzieć postęp bitwy. W tym czasie piramidy kadzidła były już w połowie wypalone, a kobiecie zaczęło robić się gorąco. Proszę, przestań, pali się! Krzyknęła, zagryzając z bólu wargę. Z kim zazwyczaj cudzołożysz? Ximen Kuing zażądał odpowiedzi. Zwykle z Xiong Wangiem, ale dzisiaj możesz mnie nazywać swoją, udało jej się. Więc jesteś dziwką Xionga Wanga. Krzyknął, znów zajęty w nefrytowym pawilonie. A ty ofiarujesz mi tylko swoje ciało. Ale chcę być całkowicie twój. No proszę, to płonie. Czy myślisz, że jestem lepszy od Xiong Wanga? Masz najwspanialszą broń na świecie. Nie bez przyjemności, wspierając tę nieprzyzwoitą wymianę uwag, Ximen Kuing nadal nurkował w Złotej Dolinie i przyglądał się widokowi w lustrze poniżej. Rozchylone różowe wargi pochwy wyglądały jak otwarte usta tropikalnego ptaka, a czarne włosy po obu ich stronach były mokre i błyszczące jak mokre ptasie pióra. Zainspirowana tym nowo odkrytym widokiem, Ximen Kuing uniosła nogi wyżej niż zwykle, jednocześnie nadal szaleńczo krzycząc z przyjemności i palącego bólu powodowanego przez płonące kadzidło. Jej przyjemność i ból osiągnęły szczyt, gdy jego chmura się przedarła. Padając na nią, nie zapomniał odgarnąć ostatnich tlących się węgli. Z pewnością otrzymasz najlepszą haftowaną kurtkę, jaką znajdę, obiecał. I powinieneś być w nim w święto 12 dnia pierwszego księżyca. Samo okrucieństwo walki seksualnej nie było pozbawione sadystycznego znaczenia, w szczególności wiązało się z walką i potrzebą osiągnięcia zwycięstwa. W takich traktatach miłosnych z epoki Ming, jak walka na polu kwiatowym, kobiety otwarcie nazywano wrogami. Większość rozmów żółtego cesarza z jego trzema boginiami była podporządkowana potrzebie zmuszenia ich do poddania się. Idea Ang Nadin nie ograniczała się jednak do sypialni. We wszechświecie podzielonym na zasady męskie i żeńskie idea dominacji seksualnej rozciągała się na rzeczy nieożywione. Watażka Fujian przechwalał się, że udało mu się zatrzymać przepływ strumienia Yin. Ustawił na brzegach oddział ludzi z biczami w rękach i nakazał przeciąć rzekę, aż się ona podda. Wieczorem ludzie padali ze zmęczenia, ale wody nadal płynęły spokojnie.
Istnieje również opowieść o Sfifu Angu, 271-200 PN. 43. Sfifu Ang, czyli Kuin Sfifu Ang, jest założycielem dynastii Kuin, która zjednoczyła się pod koniec jej wieku, Pnemi. Finy po długich sporach, który chciał zbudować kamienną tamę na morzu, aby z jego przeciwległego końca obserwować wschody i zachody słońca. Budowa tamy była prawie ukończona, gdy nagle się zawaliła. Zostało przywrócone, ale sytuacja się powtórzyła. Sfifu Ang nakazał bicie kamieni biczem, aż pojawiła się na nich krew, po czym im stał się posłuszny i tama została ukończona. Kochana 16-letnia dziewczyno, miękkie, gładkie piersi. Ale między jej nogami jest uparta pułapka, namiętności męskiego dotyku. Jeśli zostaniesz złapany w sieć, natychmiast umrzesz ze szczęścia, poleje się krew i zdrowie 16-letnia dziewczyna. Wanga Sfifenga najbardziej okrutną rzeczą w mrocznej stronie miłości był zwyczaj, heroiczny i tragiczny jednocześnie. Było powszechne aż do początków tego stulecia. Mówiąc o tym, najlepiej zacytować odpowiedni fragment na temat satyzmu 44, nazwa pochodzi od indyjskiego zwyczaju sati, samospalenia wdów. Z pracy Justusa do Olitlea na temat życia społecznego ludności chińskiej, opublikowanej w 1867 r. napisał. A teraz opiszę dwa wyjątkowe zwyczaje, które dotyczą zwłaszcza wdów, które nie wychodzą ponownie za mąż. Niektóre wdowy po śmierci mężów decydują się nie żyć bez nich i zaczynają odbierać sobie życie. Satyzm chiński różni się od satyzmu indyjskiego tym, że nigdy nie został urzeczywistniony poprzez samospalenie. Jego metody są różne. Niektórzy biorą opium, kładą się i umierają w pobliżu ciała męża. Inni głodują na śmierć, topią się lub zażywają truciznę. Inną metodą, którą się tu czasami stosuje, jest samobójstwo publiczne poprzez powieszenie się w pobliżu domu lub w nim. Zamiar ten ogłasza się z wyprzedzeniem, aby ci, którzy chcą, mogli być obecni i kontemplować ten akt. Prawdziwe powody, dla których wdowy zwracają się w stronę satyzmu, są inne. Niektórzy motywują się oddanym przywiązaniem do zmarłego, inni skrajnym ubóstwem ich rodzin i trudnością w wypracowaniu uczciwego i godnego szacunku stylu życia, jeszcze inni faktem lub perspektywą niegrzecznego traktowania ze strony teściów. Czasami w biednych rodzinach bracia zmarłego męża doradzają lub nalegają, aby młoda wdowa wyszła ponownie za mąż. W jednym z takich przypadków, który miał miejsce tutaj około rok temu, przyczyną publicznego powieszenia młodej wdowy było naleganie jej szwagra na jej ponowne małżeństwo. Kiedy odmówiła, przekonał ją, że jedynym sposobem na zarobek, biorąc pod uwagę biedę panującą w rodzinie, jest zostanie prostytutką. Taka bezduszność doprowadziła ją do szału i postanowiła popełnić samobójstwo, wyznaczając na to określony czas. Rankiem wyznaczonego dnia odwiedziła pewną świątynię wzniesioną do przechowywania tablic 45, mówimy o tablicach pamiątkowych z imionami zmarłych, instalowanych w ołtarzach i świątyniach. Tablice uważano za schronienie dla dusz zmarłych i utrwalenie pamięci o cnotliwych i pełnych szacunku wdach, znajdujących się w pobliżu południowej bramy tego miasta. Noszono ją po ulicach w palankinie przez 4 osoby ubrane w kolorową sukienkę i trzymające w dłoni bukiet świeżych kwiatów. Po zapaleniu kadzidełek i świec przed tablicami w świątyni, czemu towarzyszyło zwyczajowe klękanie i kłanianie się, wróciła do domu i po południu w obecności ogromnej rzeszy widzów odebrała sobie życie. Zwykle w takich przypadkach wznosi się podest w domu wdowy lub na ulicy przed domem. O wyznaczonej godzinie kobieta wchodzi na platformę i rozpryskuje wodę z 4 jej stron. Następnie rozsypuje wokół siebie kilka rodzajów ziaren. Jest to swego rodzaju gwarancja wzrostu i dobrobytu jej rodziny. Wdowa siedzi na krześle stojącym na pomoście, wtedy zwykle podchodzą do niej jej bracia i bracia jej męża i oddają jej pokłon. Często towarzyszy temu ofiarowanie jej herbaty lub wina. Kiedy wszystko jest już gotowe, wspina się na stołek i chwytając linę, mocno przymocowaną z drugiej strony do podwyższonej części platformy lub dachu domu, zawiązuje ją sobie na szyi. Następnie odpycha stołek i w ten sposób zostaje swoim własnym zabójcą. Niektórzy urzędnicy państwowi zachęcali wdowy do samobójstwa nie tylko swoją obecnością, ale także uczestnictwem w nabożeństwach.
Mówią, że pewnej kobiety, gdy została uhonorowana, zamiast wsiąść na stołek, zawiązać sobie linę na szyję i powiesić się, jak oczekiwano, nagle przypomniała sobie, że zapomniała nakarmić świnie i pospieszyła, obiecując, że wkrótce wróci, którego nie spełniła. Po takim oszustwie ani jeden urzędnik nie wziął udziału w sati w tym mieście. Publiczne samobójstwo wdowy zawsze przyciąga tłumy widzów. Opinia publiczna popiera ten zwyczaj na tyle, że uważa się go za godny i ceniony, choć nie na tyle, aby stał się zjawiskiem bardzo powszechnym. Bracia i bliscy krewni wdowy, która popełniła samobójstwo po śmierci męża, uważają to za zaszczyt dla rodziny i często odczuwają satysfakcję, że mogą przedstawić się jako jej bracia i krewni. Czasami dziewczyna zaręczona z mężczyzną, który zmarł przed ślubem, zamiast ponownie zaręczyć się lub żyć w stanie wolnym, decyduje się popełnić samobójstwo, wieszając się w miejscu publicznym. Jeśli nie da się jej przekonać do zmiany zdania, pozwala się jej wyznaczyć dzień na samobójstwo, odwiedza wspomnianą świątynię, jeśli nie jest ona zbyt daleko, wspina się na platformę zbudowaną w pobliżu domu narzeczonego i przechodzi do wieczności tak samo jak wdowy, które nie decydują się na samobójstwo, żyją dłużej niż ich mężowie. W takich przypadkach trumna dziewczyny jest chowana obok trumny jej narzeczonego w tym samym czasie co on. Błogi stan niewiedzy na temat związku pomiędzy niebiańską bitwą a chorobami wenerycznymi pozwolił wielu pokoleniom Chińczyków na prowadzenie swoich romansów bez względu na takie względy. Ulubiona przez mężczyzn galaretka do natłuszczania miała naturalne właściwości antyseptyczne, a półprezerwatywa, inia, stosowana w celu zatrzymania pobudzającego ciepła, zapewniała jeszcze większą ochronę. Jednakże choroby weneryczne osiągnęły w XV wieku rozmiary epidemii, a lekarz z epoki Ming, Ubian, doniósł. Mieszkańcy północnych części kraju cierpią na choroby narządów płciowych i skóry, które do tej pory były powszechne tylko w kantonie 46, kanton Guangzhou, od XV do XX wieku, jedyny chiński port otwarty dla handlu z Europejczykami. Te kantońskie rany, Guanhuai, mają kształt kwiatów śliwy, psucie się kwiatów śliwy, owrzodzenia kantońskie, a nawet zepsuty nos śliwki zostały później zidentyfikowane jako kiła. Informacje o jej powszechnym rozmieszczeniu na południu zawarte są w notatkach Hughgillana, lekarza ambasadora Wielkiej Brytanii w Chinach, Lorda Mccartneya, w latach 1793-1794. Poinformował. W kantonie, gdzie występuje najczęściej, gdzie jego charakter i metody leczenia najlepiej poznaje się dzięki komunikacji z Europejczykami, nazywa się go caobiten, co oznacza narządy płciowe mężczyzny chorego lub cao, ibaten, narządy płciowe kobiety są chore 47, dokładniej, te chińskie terminy należy przetłumaczyć jako ból podczas stosunku z kobietą i ból podczas stosunku z mężczyzną. W północnych prowincjach jest to zwane Baomei lub Tianpaohuan, ze względu na różne objawy tej choroby w zależności od ich zewnętrznych objawów, takich jak ropnie, wysypki itp. Często nazywa się ją także chorobą kantońską, co sugeruje, że choroba ta zaczęła rozprzestrzeniać się po całym kraju od miasta, w którym pojawiła się po raz pierwszy i być może została pierwotnie sprowadzona przez Europejczyków prowadzących handel w tym porcie. Wielu misjonarzy zdecydowanie podziela ten punkt widzenia, na poparcie czego dodają, że jedyny lek rtęciowy używany przez Chińczyków przyszedł do nich od jednego z misjonarzy. Ponieważ Chiny były jednym z obszarów, gdzie szerzyła się dżuma, ospa i inne śmiertelne choroby, a medycyna, choć pod pewnymi względami skuteczna, w innych była żałośnie niedostateczna, wiele objawów chorób wenerycznych utożsamiano z chorobami bardziej powszechnymi lub sklasyfikowano jako niepełnosprawności fizyczne, które powodują nie dotykają cierpiącego bezpośrednio i boleśnie. Od XV wieku od czasu do czasu niektóre bliżej nieokreślone epidemie nazywano plagą wrzodów lub chorobą kapiącą. Jednak panował pogląd, że choroby weneryczne należy w miarę możliwości ignorować i cieszyć się przyjemnościami bambusowych zarośli, nie martwiąc się o ewentualne bolesne konsekwencje. Wracając do notatek doktora Gillana, Chińczycy byli jednak skłonni rozpoznać chorobę i zaakceptować cykl leczenia, jeśli był dostępny i niezbyt bolesny.
Oto, co pisze o swojej podróży do kantonu w towarzystwie grupy wysokich urzędników. Schou i Wang zarazili się chorobą od jakiejś dziewczyny z Hanshoufu. Około 2 tygodnie później objawiło się to w postaci wrzodów i rzeżączki. Jako pierwszy skontaktował się ze mną urzędnik wojskowy Wang i wkrótce został wyleczony ze swoich dolegliwości. Wydawał się niezwykle zaskoczony, kiedy po raz pierwszy zaproponowałem mu zastrzyk do cewki moczowej. Nigdy wcześniej o tym nie słyszał, ale zgodził się dość chętnie, po czym wziął strzykawkę i lekarstwo do zastrzyków i sam je zaaplikował zgodnie z moimi instrukcjami. Jego przyjaciel Schou, widząc dobre rezultaty zastosowanych środków, naprawdę chciał obrać tę samą drogę, ale jako urzędnik cywilny bardziej wstydził się sytuacji, w której się znalazł. Dlatego w tajemnicy poprosił Wanga, aby odnowił zapasy leków jak dla siebie, a następnie prywatnie przekazał mu je. Kiedy Wang zażądał ode mnie więcej leków, powiedziałem, że jest już całkowicie wyleczony i zasugerowałem, żeby wrócił do tej dziewczyny z Hanshoufu. Roześmiał się i przyznał, że leki były przeznaczone dla Schou, którego nieśmiałość nie pozwala mu przyjść. Schou wkrótce przezwyciężył nieśmiałość i szybko i całkowicie wyzdrowiał. Nieostrożny stosunek do leczenia, jaki panował wśród Fińczyków w XVI i XX wieku, odzwierciedla następujący fragment z tego samego źródła. Po ustąpieniu wydzieliny z cewki moczowej i zniknięciu owrzodzeń zewnętrznych ludzie zwykle uważają się za wyleczonych. Rzadko stosują rtęć w stopniu wystarczającym do leczenia infekcji organicznych, w wyniku czego na powierzchni ciała często pojawiają się owrzodzenia weneryczne, plamy i strupy. Po pewnym czasie kości zaczynają wystawać, a wielu nieszczęsnych pacjentów, po kilku latach prowadzenia opłakanego życia, umiera w ogromnym cierpieniu. W Chinach ogólnie przyjęty pogląd jest taki, że zakażony rodzic przekazuje infekcję swojemu potomstwu. Na tej podstawie przyjmuje się, że w niektórych rodzinach występuje dziedziczna choroba weneryczna. W kantonie do leczenia kiły używa się maści rtęciowej, której sposobu stosowania i produkcji nauczyli się od mieszkających tu Europejczyków. Ale w Pekinie i wszystkich północnych prowincjach używa się tabletek rtęciowych. Schou, urzędnik, doskonale zdawał sobie sprawę z ich silnego działania. Często powodują silne wymioty, biegunkę i ostry ból jelit. Te niedogodności i ból powodowany przez pigułki były głównymi powodami, które uniemożliwiały chińskim pacjentom dalsze przyjmowanie leków wystarczająco długo, aby osiągnąć całkowite wyleczenie. Rozdział 8. Kochanki zielonych pawilonów. 10 lat minęło jak sen Ang Schou. Żegnam. Dziewczyny w zielonych pawilonach roniły łzy, a oni mi wyrzucają, że ich opuściłem. Dumu, 803-852, 48, poetka epoki Tang Dumu cieszyła się sławą jako wielbicielka kobiecego piękna. Nazywano go wielkim utwiałem niebiańskiego imperium. Zobacz. Bixia Osheng. Kolor morelowy. M. 1992, S. 13. 139. Tradycyjne społeczeństwo fińskie, ze wszystkimi swoimi nierównościami, okrucieństwem i cierpieniem, było w stanie przetrwać do dziś dzięki złożonej równowadze swoich instytucji, a także wierze wszystkich, wysokich i niskich, uczonych i chłopów, że wszyscy są prawie części wyższej społecznej organizacji ludzi. Instytucje te i tę równowagę osiągnięto dzięki długiej i uważnej dbałości o szczegóły, dziedzictwu wielu pokoleń mędrców i uczonych, władców i urzędników, przy czym ci drudzy zwykle szanowali tych pierwszych, a czasem rywalizowali z nimi w mądrości. Ich starożytna cywilizacja udowodniła, że społeczeństwo składające się z różnych plemion, niektórych osiadłych, innych nomadów, o różnych kulturach i wierzeniach, mogło zjednoczyć jedynie powszechna lojalność wobec swoich instytucji, co stało się sytuacją, która zdeterminowała wszystkie aspekty życia. Matka z dwoma synami z albumu z XX wieku. Artysta W.U. Rządzili cesarze, rodziny były posłuszne ojcom rodzin, przodków czczono jako bóstwa, studenci i uczeni, którzy dobrze wypadli na cesarskich egzaminach, automatycznie stawali się obywatelami wyższej klasy niż ci, którzy nie potrafili opanować pisania. W tym sztywno hierarchicznym systemie miejsce zajmowane przez kobiety również zostało określone w wyniku przemyślanych konstrukcji.
W społeczeństwie zdominowanym przez męskość nieunikniony jest nie tylko zdegradowany status kobiet, ale także ich ścisłe spełnianie pragnień mężczyzn. Ponieważ mężczyźni potrzebowali żon do prokreacji i prowadzenia domu, niektórym kobietom trzeba było przypisać tę rolę. Nie wymagano ani nie oczekiwano od nich więcej. Wychowywanie potomstwa i utrzymywanie porządku w domu były zajęciami pełnymi i godnymi, a to nie pozwalało żonom uciekać się do takich zajęć, które mogłyby odwrócić je od celu i celu, dla którego istniały. To, że gospodyni gra muzykę, potrafi tańczyć, elokwentnie mówić, pisać wiersze i flirtować w najprzyjemniejszym tego słowa znaczeniu, byłoby uważane za naruszenie roli, jaką wyznaczył jej los. Z drugiej strony, od mężczyzn nie można było oczekiwać, że odmówią sobie najbardziej inspirujących, żywych i namiętnych przyjemności lub poddadzą się ograniczeniom, które sprowadzają ich do surowej, a nawet nudnej roli męża i ojca. Zawsze dążyli do wolności bycia kochankiem. Pod tym względem życie osobiste i rodzinne mężczyzny było ułożone dość elastycznie, ponieważ pozwalało mu mieć konkubiny, żony, kochanki i pokojówki. Takie kobiety drugiej kategorii były mu bliższe niż jego starsza żona, sprawiały więcej przyjemności i towarzyszyły mistrzowi podczas wizyt u przyjaciół lub były obecne, gdy przyjmował przyjaciół w domu, niemniej jednak status prawny i społeczny takich kobiet był niższy niż to pierwsza dama. W domu konkubina była posłuszna żonie bez zastrzeżeń, ale ponieważ uświęcone tradycją zasady dopuszczały samą możliwość istnienia konkubiny, uważano ją za członka rodziny. Konkubina podlegała wszechogarniającemu systemowi fińskich zwyczajów. Jej zadaniem było sprawiać przyjemność swojemu panu i jeśli wykonywała to zadanie właściwie, często wyróżniała się spośród pozostałych nałożnic. Narodziny dziecka płci męskiej również podniosły jej status i zapewniły wiele przywilejów. Ale najważniejsze dla niej było pozostanie pożądanym i atrakcyjnym, i dlatego doskonaliła swoje umiejętności tak gorliwie, jak urzędnik przygotowujący się do egzaminów państwowych. Najzdolniejsze konkubiny grały na lutni i mandolinie, grały w szachy, gdy ich pan był w zamyślonym nastroju, śpiewały i tańczyły, gdy był wesoły, szermierkę lub walczyły wręcz, po fińsku, gdy czuł przypływ energii i komponował poezję, którą śpiewały ich wspólne przyjemności. Te cechy konkubiny były jednak drugorzędne w stosunku do jej cech jako partnera seksualnego. Była nie tylko biegła w technikach miłości i w tym, czego jego żona nie mogła zaoferować mężowi, ale czuła ciągłą potrzebę bycia absolutnie niezbędną dla mężczyzny, co osiągała poprzez wspieranie jego aktywności seksualnej, przywracanie go do życia, gdy był zmęczony, uspokajanie go, gdy był zmartwiony, a nawet próbowała zagłębić się w niektóre jego problemy, nie do pomyślenia ingerencja ze strony jego żony. Konkubina musiała także posiadać doświadczenie w przygotowywaniu eliksirów wzmacniających, aby mężczyzna mógł w dalszym ciągu pić z jaspisowego źródła, gdyż jego mocy ang z definicji stale wymagała rewitalizującego wpływu wody im. Konkubiny mieszkające w domu były jednak dla większości mężczyzn luksusem. Dla bardzo bogatych nie stanowiło to ciężaru nie do zniesienia. W ich domach często było nie mniej nałożnic niż na dworach członków izby panującej, ale w miarę wzrostu liczby ludności i gdy mniej zamożni mężczyźni zaczęli pragnąć kobiet, które nie były jak one żony, istniał popyt na wyrafinowane i ekscytujące kobiety, które nie musiały mieszkać w domu. Po raz kolejny fińskie społeczeństwo dostosowało się do zmienionej sytuacji. Pojawiła się nowa klasa kobiet zorientowanych zawodowo. Niezależnie jednak od tego, czy była to wysokiej klasy kurtyzana, czy prostytutka, nowa kategoria partnerów seksualnych i znaczenie ich zawodu były przyjmowane z szacunkiem i tolerancją. Rozwój tego zawodu był najbardziej zauważalny w okresie dynastii Tang 618-906, która była nie tylko złotym wiekiem sztuki fińskiej, ale także czasem wielkich przemian społecznych, podczas których złagodziła się dyscyplina rodzinna i odejście od region do regionu, bardziej powszechna rzecz. W tym bardziej mobilnym społeczeństwie dziewczęta dostały pierwszą szansę na niezależność, a te, które chciały z niej skorzystać, przekonały się, że wcale nie zostały pozostawione bez środków do życia.
Jeśli dziewczyna była wystarczająco atrakcyjna, prostytucja zapewniała jej nie tylko godne życie, ale także coś, czego nie miała żadna inna klasa kobiet, pewien stopień wolności osobistej. Te panny, ulubienice społeczeństwa i inspiracja dla niektórych z największych poetów, były pieszczotliwie nazywane opadłymi kwiatami lub kwiatami na ścianie, ponieważ każdy mógł zerwać taki kwiat. Nazywano je także kobietami z wiatru i kurzu, wszak tak jak wiatr niesie kurz, tak ich los mógł je zabrać wszędzie. Podobnymi romantycznymi nazwami nadano także burdele, stąd określenia zamieszkiwanie śpiewających dziewcząt, hangia, służebnice z zielonych pawilonów, kuinglou, czy piękności błękitnych komnat. To nazwisko pochodzi od niebieskich okiennic w oknach burdeli. Podobnie jak popularniejsza czerwona latarnia, symbol ten jest często wspominany z zachwytem w piosenkach i wierszach. Dla mężczyzny, który chciał zdobyć miłość za pieniądze, uliczne burdele były bardzo wygodnymi placówkami, które miały także tę zaletę, że mogły zaoszczędzić pieniądze. Jeśli potrzebował dziewcząt do rozrywki w domu lub po prostu do miłego towarzystwa, łatwo było wprowadzić pewne zmiany. Mężczyzna mógł zatrudnić dziewczynę na okres próbny z perspektywą zostania konkubiną, jeśli uda jej się zadowolić. Prostytutki dzieliły się na klasy. Od wysokiej klasy kurtyzany mieszkającej niedaleko pałacu, która miała własną służbę i własną pielęgniarkę, po śpiewaczki, tancerki i dziewczyny z koszar, indii, które służyły żołnierzom w obozach. Na najniższym poziomie znajdowały się morskie dziwki, które nie tylko tłoczyły się w burdelach portów morskich, ale także pozwalały zagranicznym marynarzom i wszelkiego rodzaju innym obcym diabłom, guailo, opętać ich szlachetne ciała. Chinek 49, twe transkrypcja jest najprawdopodobniej niedokładna. Cholera po fińsku to guimo? Słynna kurtyzana i poetka Tang Xue Tao, 768-831. Scena w burdelu. Grawerowanie z epoki Ming. Ponieważ Chiny to kraj wielu rzek, z długą linią brzegową i wieloma portami morskimi, w większości obszarów, gdzie mieszkańcy osiedlali się głównie w pobliżu wybrzeża, można było spotkać pływający burdel Huahuan. Dzonki, sampany i inne statki typu wschodniego tradycyjnie wykorzystywano jako mieszkania, warsztaty i zajazdy. Między nimi nieustannie przepływały małe łódki, zaopatrujące mieszkańców statków w żywność, wszelkiego rodzaju rzeczy, ubrania i wszystko, czego potrzebowali członkowie społeczności preferującej życie na wodzie. Po prostu rozrywkę zapewniały łodzie z muzykami i śpiewakami poruszające się po rzędach zacumowanych statków. Droższą rozrywkę oferowano na stacjonarnych łódkach kwiatowych. Te ostatnie często były pływającymi pałacami z własnymi restauracjami i łaźniami na pokładzie. Klientów dostarczała z brzegu cała flotylla pomocnicza. Były też skromniejsze łódki kwiatowe, a nawet sampany, zasłonięte po bokach żaglami. Bez względu na to, do której kategorii prostytutki należały, pierwszej, jingnu, czy trzeciej, ei, dzikie ptaki, wszystkie nazywano niebiańskimi liliami wodnymi. Niezależnie od pozycji i majątku dziewczęta należały do szanowanego zawodu, który zobowiązywał je do witania klientów wstępną ceremonią podwieczorku, grzecznym i pełnym wdzięku przedstawieniem, a wzmianka o zapłacie i pieniądzach uznawana była za niegrzeczną. W świetle księżyca, na widoku wielu statków usianych kwiatami, oplecionych winoroślą i udekorowanych latarniami, kiedy po upalnym dniu wieje chłodna bryza, a prąd delikatnie kołysze statkiem, łódki kwiatowe musiały wydawać się niezwykle romantycznymi rajami dla przyjemności chmury i deszczu. Jeśli konkubiny, kurtyzany i prostytutki aspirowały do zdobycia szczytów drabiny społecznej, musiały zadbać o swoje przygotowanie i zdać się w tym celu na pielęgniarkę, iyamu, czyli przybraną matkę. Dziewczyny z kolei nazywano adoptowanymi córkami, a ponieważ przynależność do tego zawodu nie była uważana za wstydliwą, relacje między matką a córką często stawały się nie mniej bliskie niż w rodzinie. Matki nazywano także slangowym słowem bandersha, bao. Zwykle byli to upadłe kwiaty, których nakład się wyczerpał, i którzy zainwestowali swoje oszczędności w swoje podopieczne.
Jako sprytni przedsiębiorcy stale mieli się na baczności, starając się nie przegapić okazji, aby sprzedać swoje córki każdemu wielbicielowi, który widział w jednej z dziewcząt przyszłą konkubinę lub żonę. Okup za dziewczynę będzie kosztował mężczyznę nie tylko tyle, ile Bao zainwestował w szkolenie debiutantki. Musiałby pokryć jej przyszłe zarobki i być może pierwotny koszt, gdyby dziewczynę kupiono od ojca. W murach burdelu słowo madame, wspierane przez mężczyznę o silnych rękach, Bao Biao, było prawem nawet dla klientów. W bardziej cywilizowanych i wyrafinowanych lokalach ustalono ściśle przestrzegany rytuał, podczas którego właściwe wejście do sypialni poprzedzało uroczyste przyjęcie herbaciane, występ muzyczny, rutynowe zabiegi wprowadzające, a czasem także długotrwałe zaloty. Odwiedzane wyłącznie w celu przyjemności seksualnej i nadzorowania jedynie terminowych płatności, burdele uchodziły za instytucje godne jedynie niegrzecznych i niewykształconych prostaków. Takich klientów eskortowano do pierwszej dostępnej prostytutki. W zielonych pawilonach, już wyższej klasie, Bao nie tylko zarządzała biznesem, zagłębiając się w najdrobniejsze szczegóły, ale także kierowała klientów do dziewcząt, które uważała za najbardziej odpowiednie. Ten aspekt sztuki harmonizacji był ważnym warunkiem udanego biznesu. Jednym z powodów, dla których prostytutka była akceptowana w społeczeństwie, a jej zawód nie był uważany za haniebny, była jej rola jako kochanki młodych Chińczyków. Ideę o znaczeniu zachowania dziewictwa, które istniały we wszystkich warstwach społecznych, ponad chłopami i rzemieślnikami, a także surowe tradycje, które uniemożliwiały młodym kawalerom romantyczne zaloty do dziewcząt ze względu na ich samotny tryb życia, zmusiły młodych ludzi do kierowania swoje uczucia do fallen flowers. Ojciec młodego mężczyzny, życząc synowi powodzenia zarówno w roli kochanka, jak i męża, często wprowadzał go do kurtyzan na kurs miłości, hojnie płacąc za jak najlepsze tego rodzaju wykształcenie. Jeśli kurtyzana została wybrana prawidłowo i udało jej się zainspirować romantyczną stronę młodzieńczych uczuć, wówczas młody człowiek często czerpał prawdziwą przyjemność z zalotów, które przybliżały go do ukochanego celu, towarzyszył im pełen zestaw obietnic i odmów, nadzieje i rozpacze, wiersze miłosne i myśli o samobójstwie. Kiedy wpuszczono go do jej sypialni, być może po kilku tygodniach oczekiwania, ten niewinny wiosenny kurczak, Dong Yei, powitał swoją inicjację seksualną z tym samym zamieszaniem uczuć, z jakim młody mężczyzna dotyka swojej pierwszej kochanki. Scena w burdelu. Z drzeworytu z epoki Ming Feng US Feng Kui, namiętności miłosne. Stare chińskie przysłowia. Młody człowiek wchodzący po raz pierwszy do komnaty gołębi jest jak psy syczuańskie, które tak rzadko widują słońce, że gdy tylko zaświeci, szczekają ze strachu. Nerwowy kochanek jest jak głupie byki z Jiangsu. Księżyc wschodzi, a one drżą, myśląc, że to już słońce. Reputacja najsłynniejszych kurtyzan była taka, że cesarze preferowali je od swoich konkubin. Szczególnie atrakcyjne były cechy charakteru tych kobiet, takie jak niezależność. Chińczycy mieli dość swoich uległych partnerek. Niektóre kurtyzany, najwolniejsze z kobiet, wyróżniły się w sztuce, a nawet przewyższyły mężczyzn jako poetki i autorki piosenek. Takim był na przykład Yu Xuanyi, 844-871, który miał szczęście przyjaźnić się z jednymi z najwybitniejszych ludzi swoich czasów. W wieku 16 lat, dbając o fizyczne przetrwanie w swoim wysoce konkurencyjnym zawodzie, opanowała podstawy kaligrafii, zwróciła się do studiowania dzieł klasycznych, nauczyła się grać na 3 instrumentach muzycznych, odkryła swój nieporównywalnie słodki głos i ostatecznie połączyła te różnorodne talenty, została poetką i wielu ją podziwiało. W tym wczesnym okresie swojego życia napisała: mała firma, każdy człowiek jest księciem, każdy człowiek jest żebrakiem, każdy nosi koronę, każdy prosi o miłość. Przychodzą jako panowie, jak dzieci wkrótce. Wychodzą z ukłonem, mój uśmiech się nie zmienił. Co ich tu sprowadziło, co ich stąd zabrało? Co teraz pamiętają? Mój uśmiech się nie zmienił. Xuanyi starała się dorównać walecznością swoim kochankom i powstało wiele opowieści o jej wybrykach, niesamowitej ilości wypitego wina i jej śmiertelnym pociągu do przestępców i przestępców.
W towarzystwie takich ludzi porzuciła swój wysoki styl, stwierdziła, że nie może normalnie zarabiać na życie i została konkubiną jednego z nich. Jednak dom tego mężczyzny, a zwłaszcza jego żona, nie mogli pogodzić się z tak upartą i nieokiełznaną kobietą, a Uksuan jej musiał zostać zakonnicą. Zainteresowała się taoizmem, a ponieważ klasztory taoistyczne zapewniały za swoimi wysokimi murami schronienie ludziom o duszach nie tylko świętych, ale i bardzo żarliwych, wkrótce ponownie wdała się w orgie i pijaństwo, niczym nie różniące się od tych, w których brała wcześniej udział. Mnisi prowadzący tę placówkę spodziewali się, że tak piękna i utalentowana kurtyzana będzie utrzymywać nie tylko siebie, ale także klasztor. Jednym z mężczyzn, którzy odwiedzili Uksuan w jej mieszkaniu, był poeta Wentin Deun. W jego towarzystwie wkrótce porzuciła ograniczenia nałożone na nią przez monastycyzm i udała się z Wen w rekreacyjną podróż po kraju. Miłość do Wen była ostatnią pasją jej życia, a kiedy nastąpiło nieuniknione rozwiązanie, ta zmęczona kobieta ze złamanym sercem wróciła do klasztoru, aby napisać swój smutny, ale wciąż nieśmiertelny wiersz Sprzedaję opadające piwonie 50. W języku rosyjskim w tłumaczeniu ten wiersz nazywa się Sprzedam moją ostatnią piwonię. To takie smutne. Kwiaty fruwają wokół. Porywy wiatru stają się coraz silniejsze, wiosna znów odchodzi, a sny gonią za nią. A cena jest przystępna, tylko kwiat nie honoruje godnych. Przyciąga tylko ćmy, a ja nie mogę znaleźć w nich miłości. Nieopisane piękno kwiatu. W pałacu mogli docenić. Jak to jest ze szmaragdowymi liśćmi więdnąć w przydrożnym kurzu? Czy chciałby, aby pałac królewski był stałym schronieniem? Ale szkoda. Każdy z wieszaków może tam kupić ten kwiat. Tłumaczenie. M. Basmanow. Inną legendarną kurtyzaną była Lian Tfondyu, mieszkanka małego miasteczka, która w Xi wieku stała się bohaterką wojenną, przeciwko Tatarom 51. W anglojęzycznej literaturze popularnej termin Tatarzy często odnosił się do różnych plemion i ludów koczowniczych, które nieustannie zagrażały Imperium Fińskiemu od północy i zachodu. W Xi wieku Fińczycy toczyli wojny na północy z Kwitanami, na zachodzie z Tangutami. W tamtych czasach zwyczajem było odnawianie od gubernatora pozwolenia na prostytucję i Lian Tfondyu zbliżała się w tym celu do bram swojego pałacu, gdy zdawało się, że zmaterializował się przed nią tygrys. Natychmiast straciła przytomność, a kiedy odzyskała przytomność, została podniesiona przez stojącego na straży żołnierza. W pobliżu nie było żadnych innych żywych stworzeń. Wróciła do domu i opowiedziała matce o cudownej wizji. Ta Bao była praktykującą astrologiem, natychmiast zwróciła się do kart i wróżb, a następnie ogłosiła, że żołnierzem straży jest niebiańska gwiazda tygrysa. Podnosząc ją z prochu, symbolicznie nakreślił cel swego pobytu na ziemi, jakim było zaoferowanie dziewczynie nowego przeznaczenia. Obie kobiety pospieszyły do młodego mężczyzny i zaprosiły go na kolację. Przy stole odczytano 8 hieroglifów 52, dotyczy to znaków cyklicznych i elementów naturalnych odpowiadających rokowi, miesiącowi, dniu i godzinie urodzenia pary młodej. Porównywania znaków i elementów zwykle dokonywali w Chinach specjalni wróżbici, którzy w ten sposób dowiadywali się, czy nadchodzące małżeństwo zakończy się sukcesem. Zobacz. Fińskie małżeństwo. Pekin, 1908, s. 25. 10-11-15. Młodej pary, a kiedy Bao powiedział żołnierzowi o jego prawdziwej naturze, ten zaczął protestować. Następnie staruszka ogłosiła, że ich przeznaczeniem jest zawarcie związku małżeńskiego i że wypuszcza swoją adoptowaną córkę bez zwykłego odszkodowania. Ta oferta była dla biednego żołnierza bardzo kusząca, a dziewczyna była atrakcyjna i Han, bo tak miał na imię, przyjął tę ofertę. Jednak gdy tylko się ożenił, jego skromny los natychmiast odmienił się na lepsze i po krótkim czasie został mianowany dowódcą armii. Kiedy wojny z Tatarami wymagały jego obecności na froncie, Han był nalegał, aby mu towarzyszyć. Brała udział we wszystkich bitwach, walcząc ramię w ramię z mężem, a także w bitwie wodnej, która miała miejsce na rzece Yangtze, dzięki niej imperium zostało ocalone.
Han stanął na czele armady śmieci wojennych, lecz statki najeźdźców Tatarów otrzymały tak silny cios, że Han był gotowy dać sygnał do odwrotu. Honbu, po wysłuchaniu jego decyzji, wybiegł na pokład statku dowodzenia, uderzył w bęben wojenny i zarządził atak. Rozkaz wykonano na innych statkach, flotylla przystąpiła do ofensywy, a Tatarzy zostali zepchnięci w dół rzeki. Zwyczaj dołączania kobiet do żołnierzy prowadzących działania bojowe istniał 1000 lat przed Honbu. Następnie cesarz W. 140-87 PN. Powołał komisję do zbadania tajemniczej choroby, która dotknęła jego najlepszych dowódców wojskowych. Mnisi taoistyczni, którym powierzono dochodzenie, zgłosili, że zasada Anbu oficerów, którzy przez długi czas byli oddzieleni od zasady Ein, została znacznie osłabiona i że ich zdrowie i morale powrócą dopiero wtedy, gdy przywrócona zostanie ich wewnętrzna harmonia. Dziewczyny zostały pilnie zmobilizowane, aby zapewnić im nie tylko oficerom, ale także całej 10-tysięcznej armii. Później rekrutacja Indii, dziwek koszarowych, stała się bardziej regularna i zaczęły one otrzymywać wynagrodzenie za swoje usługi. Gdy nie było wystarczającej liczby ochotników, do służby zmuszano kryminalistki i krewne osób prześladowanych przez władzę. Te państwowe burdele zostały później ulepszone, a w epoce Ming, 1368-1644, założono podobne domy dla wielu urzędników cywilnych. Szczególnie luksusowe były te przeznaczone na najwyższe stopnie, tu rekrutowano najpiękniejsze i najbardziej utalentowane dziewczęta w kraju. W opisie jednego z takich obiektów najwyższej klasy wspomina się o różnorodnych meblach i jedwabnych zasłonach sprowadzanych z całego imperium. Jest też napisane, że temperaturę w pomieszczeniu regulowano przez cały rok, instalując zimą duże miedziane grzejniki, a latem ogromne lodowce, dla nich lód był przechowywany i dobrze zakonserwowany w głębokich dołach. Fińska prostytutka przez wieki zachowała swój romantyczny wizerunek, a ta życzliwość i współczucie nie ograniczała się do jej rodaków. Cecil Clementi we wstępie do swojego tłumaczenia Cantonese Love Melodies opublikowanego przez Clarendon Press w 1904 r. opisuje historię jednej z takich dziewcząt z tym samym liryzmem i współczuciem, jakie charakteryzowały wiele pokoleń fińskich pisarzy przed nim. Tragedia tej prostytutki, która zachowała czyste serce i rozstając się z kochankiem dźgnęła się szpilką, jest tematem nieustannie poruszanym, pisze. Małżeństwo w Chinach, podobnie jak w innych krajach, gdzie system patriarchalny jest silny i gdzie głównym kultem ludu stał się kult przodków, stało się niczym więcej niż instytucją narodzin legalnych dzieci. Zasada wyboru partnera seksualnego nie determinuje w Chinach zawarcia małżeństwa, gdyż państwo młodzi często spotykają się po raz pierwszy na weselu, gdzie umowa zawarta przez rodziców jest jedynie przypieczętowana. Dlatego miłość przed ślubem jest prawie niemożliwa, a miłość po ślubie jest dość rzadka. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że wzniosła miłość jako temat jest mało wpisana w poezję chińską, wydaje się, że wiele obrazów można uznać za eufemizmy, których konieczność użycia narzuca poecie sama natura jego tematu. Altanki z kwiatów i wierzb, schronienia snów i kwiatów, róż i puder, świat kwiatów i inne podobne wyrażenia mają dla Chińczyków tylko jedno znaczenie i dlatego tracą część wyrafinowania, które zachowują dla angielskiego ucha. Przemówienia królestw mówią nam o tym w jej wieku, pnemi. Pewien urzędnik nazwiskiem Guan Xiong wynalazł i rozwinął praktykę prostytucji jako arcydzieło ekonomii politycznej, czyniąc ją źródłem dochodu kraju. Królestwo Kui, współczesne z Shandong, opisywano wówczas jako miejsce wesołe i świąteczne, a także duże centrum handlowe. Przybyli tam podróżnicy i kupcy z całego kraju i znaleźli tam gotowy rynek zbytu dla swoich towarów. Obawiając się, że srebro otrzymywane przez kupców za swoje towary opuści królestwo i zostanie dla niego utracone na zawsze, Guan Xiong uznał za celowe zalegalizowanie i zachęcanie do prostytucji. Miał nadzieję, że zachęci to kupców do trwonienia zysków, trwonienia pieniędzy na nierządnice, a ich dochód lub jego zauważalna część pozostanie zatem w królestwie i ponownie trafi do obiegu 53, nie wiadomo, do jakiego źródła powołuje się S. Clementi.
W przemówieniach królestw, wymieniając zasługi Buanshonga, nie ma ani słowa o stymulowaniu prostytucji. Ekonomiczny aspekt problemu prostytucji pozostał niezmieniony. Aby rozwiązać problemy domowej gospodarki, ojciec sprzedaje nic nie rozumiejące dziecko, a mąż zastawia żonę, choć w tym drugim przypadku do transakcji wymagana była zgoda ofiary. Zdarzają się przypadki, gdy kobieta zaciągnęła hipotekę, aby spłacić dług. Czasami rząd fiński nie miał nic przeciwko ogrzewaniu rąk w związku ze sprzedażą dziewcząt, które z własnej winy zostały porzucone przez rodziny. To konieczność ekonomiczna, a nie wolny wybór, zmusza kobiety do chodzenia po alejkach wierzbowych i ulicach kwiatowych. Z tego powodu nad życiem młodych dziewcząt wisi nieunikniony smutek. Szerokie jest morze goryczy. Jeśli twój los jest niefortunny, to już jesteś w nim w ponad połowie. Wybawienie jest prawie niemożliwe. Można je osiągnąć tylko na jeden z dwóch sposobów. Albo grzesząc, dziewczyna musi zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, aby się odkupić i rozstać się ze sposobem życia, na który skazał ją los. Lub, gdyby los był dla niej bardziej sprzyjający, mogłaby, zanim dobiegnie końca dziewictwo, spotkać kochanka o szczerym sercu, którego miłość chroniłaby ją i wyniosła na brzeg jako żonę lub konkubinę. To jedyny promyk nadziei świecący w ciemności. W serii szkiców melodie kantońskie ukazują nam życie takiej dziewczyny. Widzimy ją przy toaletce, jak splata włosy, a każdy jej ruch jest jak zaklęcie miłosne. W końcu, gdy rozczesze włosy, jej kochanek porzuci wszystkie swoje zmartwienia i przyjdzie do niej. Środek jej włosów symbolizuje skupienie jej serca. Korzenie jej włosów i końcówki warkoczy wskazują, że w miłości dojdzie do końca. Kwiaty wplecione w jej włosy są symbolem jej kwiatowych długów, obdarzą łaską pana kwiatów. Księżycowe róże zapewnią jej ochronę starszego subluna 54. Starszy sublun to bóstwo, które łączy losy dwojga ludzi. Alegoryczny obraz swata. Następnie widzimy dziewczynę w jej krótkich godzinach szczęścia. Stoi ze swoim kochankiem przy płocie i beztrosko ćwierka, podczas gdy on zapisuje na bielonej ścianie piosenkę o lotosie, którą wspólnie śpiewali. Nagle słyszy wstrząsające słowa ludzi, że Paw i jego dziewczyna wkrótce zostaną rozdzieleni. Wiosenne marzenia rozwiały się, a ona odważnie bierze na siebie ciężar przeznaczonego jej smutku. Jej kochanek to błyskotliwy młody uczony, którego obowiązki wobec książek wymagają przystąpienia do egzaminów w Pekinie. Dziewczyna, która go tak bardzo kocha, nie może pozwolić, aby jej miłość przeszkodziła mu w rozwoju. Ma nadzieję, że pewnego dnia ujrzy go ubranego w szatę naukowca i wracającego z honorami do domu, jednak nie daje jej spokoju myśl o godzinie rozstania. W łóżku szepcze mu do ucha pożegnalne przesłanie. Kochanie, niezależnie od tego, jak dobrze się bawiłeś w Pekinie, nadal nie zapominasz o swojej ukochanej. Godziny mijały szybko, a wraz z nimi odchodziła jej nadzieja, że gałęzie drzew w lesie opóźnią zachodzące słońce. Za chwilę powóz i konie staną u drzwi. Zmusza się do zabawy i śmiechu, aby jej kochanek mógł odejść z lekkim sercem. Wyruszył więc na północ. Z tęsknotą w oczach obserwuje oddalający się powóz, a kiedy znika on z pola widzenia, dziewczyna wraca do swojego pokoju i wreszcie znajduje ulgę w długim, gorzkim płaczu. Natura próbuje ją pocieszyć, lecz śpiew wilgi, zapach kwiatów i powiew wiosny tylko potęgują jej smutek. W pustej sypialni patrzy na stojącą na stole czerwoną latarnię i bezskutecznie podnosi w dłoni kubek, aby jego cień na ścianie stwarzał złudne wrażenie, że nie jest taka samotna. Potem próbuje znaleźć spokój we śnie, ale nawet tam marzy o ponownym połączeniu się z kochankiem. Ha! Nieoczekiwany krzyk gęsi zakłócił porządek jej myśli. To gęś pocztowa, ale nie przyniósł jej listu od kochanka. Czy stał się beztroski, czy po prostu jest zbyt leniwy, aby pisać listy? Jeśli twój bliski pisze listy tylko w głowie, pozwól mu wysłać chociaż kopertę, aby wyciągając czystą kartkę papieru, ukochana dziewczyna mogła sobie wyobrazić, że jest na niej zapisanych 10 tysięcy słów. Obiecał, że do niej napisze. Kiedy liczyła dni na palcach, okazało się, że minęło już 6 miesięcy i nie ma żadnych wieści. Z czasem przychodzi rozpacz. Myśli o samobójstwie, ale boi się przedwczesnej śmierci i aby nie umrzeć, mówi.
Gdybym tylko mogła zacząć żyć na nowo. Długi kwiatowe, wobec przybranej matki, nie zostały jeszcze w pełni spłacone i ma tylko nadzieję, że życie do niej wróci. Zmuszona do powrotu do swojego obrzydliwego życia, noc po nocy sypia z kochankami, ale poczucie samotności jej nie opuszcza. Kochankowie kłócą się o nią, ale jej serce pozostaje wierne temu, który odszedł. Och, gdyby wszyscy mężczyźni, którzy do niej przychodzili, nienawidzili jej lub, jeśli to niemożliwe, przestaliby ją nienawidzić, budząc zazdrość innych mężczyzn. Następnie podążaj za wyrzutami adopcyjnej matki, która widzi, że starzy znajomi odchodzą, a nowi się nie pojawiają. W księgach kwitowych znajdują się wyłącznie długi i brak płatności. Burmistrz i jego policja przeklinają i grożą, że kiedy przyjdzie czas na zapłacenie dziwnego podatku, aby damy Pałacu Cesarskiego miały pieniądze na spinki do włosów. Za raniącą paplaniną wkrada się starość, a piękno tego kwiatu blaknie. Nagła głuchota czyni ją trzykrotnie bardziej odrażającą w oczach mężczyzn, szybko siwieje i staje się tak słaba, że ledwo utrzymuje ciężar swoich ubrań. Wreszcie umiera, a jej zgrabne nogi idą szeroką drogą do piekła. Ale w piekle nie ma zajazdów, gdzie ona może odpocząć? Być może któryś z jej kochanków rzuci na jej grób papierowe pieniądze, aby zanosząc je panu piekła, mogła sobie kupić miejsce w niebie. Ponieważ większość wysokiej klasy kurtyzan była kobietami dość kulturalnymi, swobodnie obdarzały poetami i artystami, a otrzymany w zamian wiersz lub rysunek uważały za dobrą nagrodę. Szanowano moc poezji nie tylko ze względu na szacunek dla pisarzy, ale także dlatego, że ich wiersze były opatrzone muzyką i mogły stać się powszechnie znane. Opowieści o męstwie i miłości, które rozpoczęły swoje istnienie jako wiersze, często stawały się popularnymi pieśniami ludowymi. Tej mocy poety należało się obawiać, jak widać z lekcji, której nauczyła się piękna kurtyzana Li Duan. Wyrządziła wielką obrazę słynnemu poecie Cu Ihei, odwracając się od niego i zwracając swą przychylność w stronę wysokiego urzędnika. Poetka natychmiast odpowiedziała, pisząc wiersze poświęcone jej dwulicowości i absurdowi. Jego oskarżenia brzmiały tak przekonująco, że wkrótce wszyscy klienci opuścili Duan. W desperacji błagała poetę, aby zaradził sytuację, układając poemat pochwalny. Zgodził się na to pod warunkiem odnowienia ich związku, a następnie napisał swoje najlepsze wiersze, w których porównał ją do białej piwonii, która nigdy nie traci swojej świeżości i aromatu. Jego moc poetycka wystarczyła, aby ponownie zapełnić portfel Li Duan.